Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu, witam Państwa w programie Tego nie było w szkole, demokracja w szkole, zajęcia wyrównawcze, w odcinku dzisiejszym, który będzie dotyczył oceniania w szkole w szerokim tego słowa znaczeniu. Porozmawiamy sobie o tym, jak ocenianie wygląda, powinno wyglądać, oraz o tym, czy ono jest potrzebne, jak się go pozbyć, jakie są zalety czy też wady tego, gdy ono jest lub gdy go nie ma. Czy można dostać jedynkę za brak białej koszulki na WF-ie? Czy egzaminy próbne można oceniać? Czy przy 40% frekwencji na zajęciach można zdać? Tego typu problemy dzisiaj poruszymy. Moim gościem będzie Dominik Olczyk ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów, który będzie dzisiaj naszym ekspertem od oceniania. Cześć Dominik. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Dominik Olczyk, jak już mnie przedstawił pan prowadzący. Jestem członkiem Stowarzyszenia Umarłych Statutów, konkretnie pionu marketingu, oraz jestem bardziej już prywatnie, rzecz ujmując, uczniem drugiego liceum ogólnokształcącego w Poznaniu, na profilu prawniczym, co zresztą tłumaczy moją zajawkę właśnie do spraw praw ucznia. A program poprowadzę ja, Mikołaj Stefaniszyn ze Stowarzyszenia Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji, które prowadzi program Kogutorium. A zatem ocenianie, to one się wiąże oczywiście z ocenami w szkole. No i Dominik, czym jest taka ocena? To jest informacja, to jest liczba, co to w ogóle jest ocena? Więc tak, jeśli mówimy o kwestii ocen, jeśli mówimy o słowie ocena, to musimy mieć takie dwa czynniki, które powinny być od siebie oddzielne, to znaczy ocena z zachowania oraz ocena, jaka jest związana z osiągnięciami stricte edukacyjnymi. W ustawie o systemie oświaty, czyli w artykule 44b, który będzie dzisiaj bardzo często poruszany, jest to ładnie bardzo oddzielone. I czym jest ocena? Ocena jest wskaźnikiem dla ucznia oraz nauczyciela progresu nauczania względem podstawy programowej. I tutaj praktycznie każde z tych słów jest ważne, bo tak naprawdę oznacza to, że jedynym czynnikiem, jeśli mówimy tutaj o ocenie osiągnięć edukacyjnych, jest kwestia właśnie tych osiągnięć edukacyjnych. I na przykład, Mikołaj, podałeś kwestię białej koszulki na WF-ie, za którą można otrzymać jeden. Niestety sam tego doświadczyłem w czasach głębokiej szkoły podstawowej. I teraz pytanie, czy posiadanie białej koszulki na WF-ie jest osiągnięciem edukacyjnym? Naturalną odpowiedzią jest nie. A więc oznacza to, że nie wszystko, co dotychczas rozpoznawaliśmy w kwestii właśnie tych ocen, że oceny mogą być absolutnie ze wszystkiego, mogą być za jakieś aktywności typu posiadanie koszulki, co nie jest oczywiście prawdą, więc ogólnie można stwierdzić, że ocena za posiadanie właśnie takiej koszulki, przepraszam, po prostu nie mam większej ilości przykładów w tym momencie, jest nieprawidłowa. Dlaczego? Ponieważ ona jest właśnie niezwiązana właśnie z tym osiągnięciem edukacyjnym. W ustawie programowej z zajęć wychowania fizycznego nie ma stwierdzenia, posiadanie oceniane jest posiadanie białej koszulki na WF-ie. Więc mi się wydaje, że chyba wyczerpałem w tej kwestii temat. No właśnie, zatem ocena, możemy tak w skrócie powiedzieć, że to jest taka miara postępów, taki wskaźnik opanowania czegoś, tutaj tej wiedzy z podstawy programowej, czy też oczywiście programu nauczania w pewnych sytuacjach. No, czym ta ocena może być? Liczba, informacja, jak to bywa? Przeważnie liczba, nie? Prawda. Po prostu najczęściej jest to liczba, którą znamy w skali sześciostopniowej, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, albo może być ona w liczbie punktów, która jest stosowana w kilku przedmiotach przez wielu nauczycieli, co też jest oczywiście prawidłowe. I ocena ma wskazać uczniowi, czy to, co robi, idzie w dobrym kierunku, a tym dobrym kierunkiem jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku edukacyjnego, czyli jak najlepszej oceny środkowo-rocznej oraz końcowo-rocznej, czyli w teorii jak najlepsze opanowanie podstawy programowej oraz zagadnień w niej będących.
I teraz już pozwolę sobie pójść nawet troszeczkę dalej a propos kwestii szóstek, ponieważ i to jest, i właśnie i tutaj skłania się ta kwestia, że wszystkie te słowa, które są zawarte w tej definicji, że jedynym czynnikiem jest tutaj obowiązującym dla ocen jest podstawa programowa, musi być, jest właśnie to stwierdzenie, że jest jedynym czynnikiem i oznacza to, że ocena, że bardzo często jako osoba, która no jednak zajmuje się tym pionem marketingu, ma do czynienia ze statutami, ma do czynienia z interwencjami, widzi bardzo często kłopot będący, wynikający z tego, że szóstki można dostawać tylko za opanowanie podstawy programowej oraz za aktywność w konkursach, za aktywność w konkursach, za aktywność w różnych innych aktywnościach, które nie są obowiązkowe, dodatkowe, co nie jest oczywiście prawdą, więc ocena jest tylko czynnikiem, który obrazuje postęp względem podstawy programowej w jej opanowaniu. Ewentualnie programu nauczania oczywiście. Zgadza się. No i ocena, tutaj mówimy akurat o tej skali liczbowej, ale liczbą nie musi być. Może być też ocena opisowa, no, czy też nawet w procentach można ją wyrazić. Tutaj wtedy trochę ten problem tej szóstki znika, nie? Bo już nie ma tego 150% czy tam iluś. Oraz no, w przypadku Polski przeważnie jest to ocena od 1 do 6, ale no, różnie z tym bywa, nie? Może być to ocena od 6 do 1, gdzie 6 jest najgorsze, na przykład w Niemczech, we Francji od 0 do 20 mamy i tam jest ciekawy zabieg, bo oceny poniżej 10 są negatywne, nie tak jak u nas, że jest tylko jedna ocena negatywna, czy też w IB oceny od 1 do 7. Także tak tutaj jest. Ciekawostka, jak to bywa gdzie indziej. Tak, oczywiście. No i oczywiście i tutaj pozostaje jeszcze kwestia starszego systemu ocenienia u nas w Polsce. Bodajże była to skala od 2 do 5, jeśli dobrze pamiętam, i była ona chyba odwrócona. Czy to odwrócona nie, ale od 2 do 5 tak. I nowa skala od 1 do 6 weszła w roku 1991 wraz z ustawą o systemie oświaty, która obowiązuje dzisiaj. No dobrze. Zatem, jak już powiedzieliśmy, ocenianie to jest to ta miara postępu w stosunku do podstawy programowej, czy też programu nauczania. I, no i jakie na podstawie tego byś powiedział takie przykłady, takie najczęstsze oceniania niezgodnego z tą definicją oceniania? Tu ta koszulka z AWF, co na przykład z jedynką, czy też jakąś inną oceną za przyniesienie czegoś, za brak podręcznika, za brak zeszytu, co byś tutaj o tym powiedział na przykład? Jest to sytuacja identyczna. W żadnej podstawie programowej nie istnieje zapis, że ocenianiu podlega, czy osiągnięciem edukacyjnym jest posiadanie podręcznika czy zeszytu. Ja więc jeśli nie jest to określone jako osiągnięcie edukacyjne w kwestii podstawy programowej, oznacza to, że nie można tego oceniać w ramach oceniania progresu względem podstawy programowej, a więc nie może to być ocena cząstkowa, ani tym bardziej nie powinna mieć wpływu na ocenę środkoworoczną, czy końcoworoczną, czy nawet promowanie do następnej klasy. No zgadza się, bo nie jest to przecież ani wiedza, ani umiejętność, a takie rzeczy są oceniane, to są te osiągnięcia edukacyjne właśnie. No dobrze, a aktywność, na przykład taka ocena za rozmawianie, czy to już może być oceniane, czy nie? Zależy, co mam na myśli, mówiąc jeśli mówimy o aktywności, to możemy to na przykład bardzo dobrze traktować w kategoriach zachowania, ale zobaczmy też, że aktywność nie obejmuje podstawy programowej. Jeśli mówimy o aktywności w ramach podstawy programowej, to jest jak najbardziej prawidłowa rzecz, na przykład, nie wiem, odpowiadanie na pytania otwarte, które oczywiście są związane z podstawą programową, jest jak najbardziej poprawne, lecz jeśli mówimy tutaj o jakichś aktywnościach, nie wiem, ciekawostkach, które w ogóle nie są zawarte w podstawie programowej, to jeśli mamy tak twardo trzymać się litery prawa, absolutnie... Tak samo jak przeszkadzanie, tak samo jak aktywność, która właśnie wychodzi poza ten stadium, nie może, poza ten stadium podstawy programowej oczywiście, nie może być
ona uwzględniana, ale może być na przykład uwzględniana w ocenie zachowania, ponieważ aktywność jest pozytywnym czynnikiem, który wpływa na interakcję oraz na naukę danego ucznia. Więc odpowiadając, jeśli chodzi o kwestię oceny cząstkowej oraz oceny tej edukacyjnej, która jest wpisywana do dziennika, nie, ale jeśli chodzi o ocenę zachowania, tak. Tak w głównej mierze, oczywiście wiadomo, że są tego wyjątki. Mm-hmm. No dobrze, a ocenianie to jest ocenianie tej podstawy programowej, czy też programu nauczania i opanowania? Czy zatem zasadne jest wystawienie negatywnej oceny końcowej, czyli niedostatecznej, w sytuacji, gdy na przykład uczeń nie opanuje jakiejś tylko części tej podstawy programowej, na przykład dostanie jedynkę z jednego z 8 sprawdzianów. Czy to jest podstawa do tego, żeby uczeń nie zdał z danego przedmiotu? Pozwolisz niestety ze względu na to, że niestety akurat internet też nie jest najlepszy. Czy mógłbyś powtórzyć? Ocena ma odzwierciedlać stopień opanowania podstawy programowej. Czy zatem zasadne jest wystawienie niedostatecznej oceny końcowej, czy też semestralnej, klasyfikacyjnej, w sytuacji, gdy uczeń nie opanuje tylko części podstawy programowej programu nauczania, czyli na przykład otrzyma jedynkę z jednego sprawdzianu, z dajmy na to 8. W teorii tak, w teorii oczywiście może otrzymać, w praktyce jest to niemożliwe. Dlaczego? Najczęściej, ponieważ jest to element systemu wewnątrzszkolnego, które określa PSO oraz ewentualnie statut szkoły. W związku z tym najczęściej jest to kwestia opracowywania średniej. Może być ona średnią zwykłą, może być ona średnio ważoną, lecz jeśli opanujemy jeden sprawdzian na przykład w taki sposób, że ocena z tego sprawdzianu progresu względem podstawy programowej jest równa 1, w sensie wychodzi ocena niedostateczna, no bardzo trudno sprawić, żeby na podstawie tego miałoby obniżyć ogólną średnią, bądź średnio ważoną, bądź inny czynnik, jak to ma wyglądać, bądź inną metodę obliczania podstawy na ocenę środkowo-roczną. Tak, ocenę środkowo-rocznej albo końcowo-rocznej, żeby ta jedna ocena obniży ten czynnik na tyle, żeby nagle wyszło z tego zagrożenie bądź nieklasyfikacja. No właśnie, bo większość podstawy programowej przecież uczeń wtedy opanował, nie? Dajmy na to te 7 ósmych. Tak, oczywiście. Nie można nagle karać go tylko za to, że nie opanował w wystarczającym stopniu jednej z 8 tych części właśnie tej podstawy programowej. No zgadza się, a niestety czasami takie coś ma miejsce w ramach tego oceniania wewnątrzszkolnego. Tak jest. Według tego statutu stojącego ponad prawem często. Tak, statut powyżej konstytucji. Klasyka. W szkole obowiązuje statut szkoły, jak wiadomo, a nie konstytucja. No dobrze, a ile musi być ocen? Jak to jest z tymi ocenami? Czy tutaj to zależy od szkoły, czy to jest narzucone jakoś? Nie jest to absolutnie narzucone, ponieważ jest to element oceniania wewnątrzszkolnego i na dobrą sprawę ocenia to kwestia właśnie oceniania tego, jak często na przykład trzeba oceniać oraz tego, ile ocen musi być. W zasadzie jedno wynika z drugiego, czyli że jeśli ocen na przykład ma być 6 w ciągu danego semestru, no to trzeba opracować sobie jakiś rytm właśnie pisania takich sprawdzianów, ocen, kartkówek itd., itd., w związku z którymi ewentualnie można byłoby opracowywać daną ocenę. Więc jeśli odpowiadając bezpośrednio już na twoje pytanie, PSO albo statut to określa, ale to i to raczej określa, więc i to i ten, jak to ma być często, też określa nauczyciel właśnie na podstawie tych danych, które on ma podane w PSO albo w statucie właśnie. No tak, i czysto teoretycznie to ocenianie powinno być takie w miarę, powiedzmy, regularne, bowiem ocena ma mieć, no zgodnie z tutaj przytaczanym artykułem 44b, jakąś tam funkcję informacyjną, jakąś tam funkcję motywującą. Funkcję motywującą, właśnie. No. Zatem no, bez sensu jest coś, że uczeń się uczy cały semestr, a dostaje pod koniec semestru 5 ocen, a wcześniej nic, nie? No bo to wtedy żadnej mu nie daje motywacji, żadnej informacji dla nauczyciela, też nie ma co uczniowie opanowali, co nie. No takie ocenianie nie ma sensu.
No dobrze, a kwestia, która się co rok na grupach o prawach ucznia, na skrzynce kogutorium, na skrzynce umarłych statutów niewątpliwie też przejawia, egzaminy próbne. Jak to jest z ich ocenianiem? Można, bo jest to diagnoza jakaś? Czy nie można, bo nie są w podstawie programowej? Właśnie. No właśnie. I teraz musimy znowu wrócić do artykułu 44b ustęp 3, który mówi, że jedynym czynnikiem, który można wnioskować, że jedynym czynnikiem jest wynikiem, jedynym czynnikiem, który sugeruje to, jak bardzo na jakiej podstawie można wystawić ocenę, jest podstawa programowa. Jak już bodajże małopolska kurator oświaty stwierdziła kiedyś, że sama matura próbna nie jest właśnie tym sprawdzianem umiejętności progresu względem podstawy programowej, tylko jest informacja, liczba, uznajmy, że to jest liczba, ocena, której się nie wpisuje, bo oczywiście wpisywać jej nie można. Z pewnymi wyjątkami. Oczywiście z pewnymi wyjątkami, ale to wyższa szkoła jazdy. Do której za chwilę przejdziemy. Tak, oczywiście. Dlatego, jeśli mówimy tutaj o tym, czy można wystawić ocenę z matury próbnej? Nie, ponieważ nie jest to sprawdzanie umiejętności na bieżąco wiedzy względem podstawy programowej. To jest po prostu informacja o tym, jak się napisało dany egzamin, ale nie sprawdzian progresu. To jest sprawdzian umiejętności, opanowania umiejętności podstawy programowej, ale nie progresu, więc oznacza to, że matury próbne nie mogą być w ogóle uwzględniane jako ocena cząstkowa, ani jako czynnik, który miałby zmieniać ocenę końcoworoczną albo śródroczną, ani tym bardziej nie warunkowałby na przykład ukończenia liceum albo ósmej klasy szkoły podstawowej. Tak, no i z tą oceną, czy z tą podstawą programową, która jest tutaj sprawdzana na tej maturze próbnej, to bym poszedł dalej, że to wręcz nie jest ta podstawa programowa, bo przecież jak jesteśmy w drugiej klasie, piszemy próbną maturę, no to jak mamy wiedzieć, co będzie w trzeciej klasie, jak mamy to umieć, nie? Także tu bym nawet poszedł dalej. Oczywiście, to jest też ta kwestia. Przyjąłem, że jednak mimo wszystko matury próbne są raczej pisane w klasie trzeciej, przynajmniej ja w swojej klasie drugiej nie miałem z tym do czynienia. Niewątpliwie. No dobrze, porozmawiajmy o jeszcze poprawianiu ocen, bowiem ocenianie, jak już powiedzieliśmy, tak między wierszami jakoś powinno pełnić funkcję informacyjną, motywacyjną, powinno informować nauczyciela, nad czym należy popracować, zatem raczej powinna być możliwość poprawczych, nie? Czyż nie? Oczywiście, pod warunkiem, że one są stosowane w takich przypadkach, żeby ich stosowanie w ogóle, żeby stosowanie tej instytucji poprawy miało sens. Nie wiem, czy może, chyba w sumie myślę, że możemy przejść takim wypadku już. To znaczy, bardzo często, nawet w moim liceum, spotykam się z praktyką, iż ocena, która pierwsza oraz druga ocena są uwzględniane w średniej. I teraz pytanie, kwestia, czy obie oceny powinny być uwzględniane. I teraz powinniśmy się właśnie skupić na tym, że jeśli ocena, że jeśli poprawa jest właśnie tym drugą szansą na sprawdzenie, na to sprawdzenie progresu podstawy programowej, to wydaje się, że w takim wypadku wpisywanie pierwszej oceny nie powinno mieć w ogóle w takim wypadku sensu, skoro jeśli wpisujemy poprawę, jeśli opanowujemy, to dlaczego, jeśli opanowaliśmy ostatecznie tą dany fragment podstawy programowej, to dlaczego mamy być w takim wypadku karani za to, że nie umieliśmy wcześniej? W takim wypadku instytucja poprawy w ogóle traci sens. Dobrze. A jeszcze tak bym dodał, że w niektórych szkołach spotykamy się z sytuacją, że jest obowiązek poprawy. Jeżeli dostaniemy jedynkę, no to musimy coś poprawić, tak? No to tu się zastanówmy, czy to z kolei ma sens. No bo jeśli ocena ma odzwierciedlać, czy uczeń coś opanował, czy nie, to raczej chyba bez sensu.
takim razie sytuacja, że każą nam coś poprawiać, nie? Bo dwie jedynki to jest trochę bez sensu, nie? Oczywiście, dlatego według mojego stanu wiedzy ocena, w ogóle poprawa, jako obowiązek poprawy jest dość niedorzeczny, ocena ma funkcję motywującą, jakby to wytłumaczyć. Jeśli ocena ma funkcję motywującą, to na dobrą sprawę w takim wypadku poprawy powinny być one fakultatywne, ponieważ jeśli osoba nie opanowała danego materiału i uważa, że jest to zła rzecz i uważa, że chce to poprawić, no to raczej naturalnym względem będzie to, że ona to poprawi. I tutaj powinniśmy raczej zostawić kwestię właśnie tej autonomii właśnie tym uczniom. Jeśli nie chce poprawiać jedynki, na dobrą sprawę nie ma na tej podstawie programowej, nie ma podstawy, przepraszam, podstawy prawnej, nie ma takiej podstawy prawnej, która by zobowiązywała nauczycieli właśnie do obowiązku poprawiania, więc taki obowiązek nawet narzucony przez nauczycieli jest też trochę bez sensu właśnie z tą zasadą, że ocena motywuje, więc nie wiem, czy dobrze to wyjaśniłem. No myślę, że coś tutaj raczej tak. Odniosę się jeszcze teraz, trochę się cofniemy, tutaj rozmawialiśmy o ocenach, o tym, co one odzwierciedlają, od czego zależą, co jest oceniane i odniósłbym się do fragmentu komentarza, że oceny opisowe dotyczą jedynie klas 1-3, tak napisała pani Magdalena. I do tego bym się odniósł, chciałbym sprostować trochę, że zgodnie z przepisami artykułu 44i ustawy o systemie oświaty, nie do końca, począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej, oceny z reguły są według końcowe oczywiście, ale te bieżące przeważnie też, no bo to zależy od statutu szkoły, są przeważnie ocenami w skali 1-6 liczbowej. Niemniej jednak przepisy tego artykułu mimo wszystko dopuszczają ocenianie dalej w formie opisowej. Oceny w klasach 4-6 czy też nawet w liceum dalej mogą być opisowe. Tak, oczywiście, oczywiście. I to jest właśnie kwestia interpretacji, znaczy kwestia w zasadzie tego, jak nauczyciel uznaje to za słuszne. Jeśli uznaje za słuszne kwestię właśnie tego, żeby rozpatrywać ten opanowanie progresu umiejętności przez uczniów, jeśli dla danej nauczycielki jest to najlepsza metoda, wydaje mi się, że nie ma żadnej podstawy prawnej, jak już zresztą powiedziałaś, do tego, aby oceniać koniecznie w skali cyfrowej. Może to być właśnie na przykład właśnie skala opisowa. Byleby można było wystawić to w taki sposób, żeby można było opisać w świadectwie szkolnym też. Zgadza się. Także to oczywiście musi statut szkoły to przewidywać, tutaj zgodnie z przepisami tego artykułu. Niemniej jednak oceny opisowe nawet w liceum jak najbardziej dalej mogą występować. I porozmawiamy o tym jeszcze bardziej w drugiej części programu, w której zagościmy panią Annę Schulz, która to jest nauczycielką w szkole publicznej, żeby było jeszcze ciekawiej, i nie wystawia żadnych ocen, no poza końcowymi akurat, bo takie już przyjęło się, że się wystawia. A co z ocenami przewidywanymi? Jak one działają? Bo z nimi też często jest dużo problemów. One wynikają po części z ustawy, po części nie. Te końcowe tak, te przewidywane semestralne nie, ale tak szczegółowo, jak to z nimi jest? Co one znaczą, po co one są, dla kogo one są? Tak, ponieważ oceny przewidywane ogólnie są dla uczniów oraz rodziców, oczywiście rodziców do 18 roku życia, jeśli uczniowie nie przekraczają 18 roku życia. I oceny przewidywane są prognozą tego, jaka ocena końcoworoczna może być, jaka ocena końcoworoczna może być uwzględniona na przykład na jakimś, no bo jako na przykład końcoworoczna na świadectwie ukończenia danej klasy lub właśnie w dzienniku w przypadku ocen środkowo-rocznych, no i w sumie końcoworocznych również. I teraz pytanie, czy fakt tego, że istnieje ta prognoza,
daje jakieś ze sobą jakieś, bardzo, jakieś konieczne wymogi, że jeśli ocena, jeśli ocena prognozowana to jest na przykład 4, to nie można mieć absolutnie ani 3, to już na pewno będzie 4. Oczywiście, że nie, ponieważ zobaczmy właśnie na artykuł, który mówi o tym, bodajże jest to artykuł 44H. Nie jestem w tym momencie pewien, jeśli możesz Mikołaju, to mnie popraw. Tak, mówi on o tym, co obejmuje ocenianie wewnątrzszkolne. I ocenianie wewnątrzszkolne określa właśnie ten tryb poprawiania tego oceny przewidywanej w ramach tryb poprawiania przewidywanej oceny w taki sposób, żeby można było uzyskać ocenę wyższą lub jej nie uzyskać na przykład. I teraz ocenianie podwyższanie to 44B akurat, ale. I teraz pytanie. W takim wypadku, jeśli ustawodawca określa, że można podwyższyć ocenę, dopuszcza taki kazus, ale jednocześnie nie określa tego, że ta ocena może być, że tej oceny na przykład nie można obniżyć, albo że ta ocena jest. Po prostu nie określa niczego dotyczącego samego obniżenia oceny. Oznacza to, że ocena może być tak na dobrą sprawę podwyższona o 2 stopnie, może być podwyższona o 1 stopnie, może być podwyższona o 3 stopnie nawet. Tak na dobrą sprawę nie ma absolutnie żadnych granic w tej kwestii. No właśnie, no i tutaj... Ewentualnie takie, które wyznaczą PSO. Oczywiście, tutaj statut czy PSO jest wręcz wskazane, żeby coś regulował. I należy też pamiętać, że w ogóle o nazwie tej oceny, że to jest ocena przewidywana czy też prognozowana, nie, natomiast nie tak jak to czasami się zdarza, że się nazywają proponowaną, bo to nie jest żadna propozycja. Nauczyciel wystawia ocenę, żeby wskazać, co uczeń umie, co nie, żeby poinformować, ile opanował, natomiast nie, żeby tam zaproponować coś, nie? Dobrze, odniosę się znowu do komentarza. A co z zaległym materiałem, czy trzeba wszystko zdać? Kiedy moja córka miała porażenie twarzy i przez miesiąc nie chodziła do szkoły i po powrocie miała do zaliczenia 11 sprawdzianów, 16 kartkówek w miesiąc, nie wspomnę o bieżącym nauczaniu i przygotowaniu. Co z taką sytuacją? Czy tutaj coś może PSO powinno mówić, czy też statut? Oczywiście, i to bardzo często nawet PSO określa, że należy zdać to w jakimś określonym terminie, lecz... Na dobrą sprawę jest to też kwestia określenia oceniania wewnątrzszkolnego, więc w takim wypadku nie pozostaje. To nie jest coś. Tak na dobrą sprawę obowiązkiem nauczyciela jest to, żeby oceniać w miarę systematyczny sposób i w taki sposób, aby uczeń miał jak najlepsze warunki do tego uczenia się, do tego sprawdzianu progresu umiejętności. Oznacza to, że nie ma tak naprawdę dobrą sprawę żadnych regulacji dotyczących tego, a więc jeśli na przykład w tym przypadku, jeśli córka nie mogła mieć tych sprawdzianów, to po pierwsze nie można na ich podstawie wystawiać jedynek, to jest od czego musimy rozpocząć. No i też tak na dobrą sprawę jest to tak na dobrą sprawę koniec i tutaj należy w takim wypadku po prostu porozmawiać się z nauczycielami, którzy ją uczą, którzy ją wychowują i którzy ewentualnie mogą pójść na ugodę związaną z na przykład z rozłożeniem danej właśnie tych sprawdzianów, kartkówek właśnie na ratę, że tak powiem. No i pamiętajmy też o możliwościach... Mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem. Myślę, że tak. I pamiętajmy jeszcze o możliwości podwyższenia tej oceny proponowanej w sposób taki, jak przed chwilą mówiłeś. No dobrze, a co jeśli coś nie pójdzie do naszej myśli, po naszej myśli, otrzymamy ocenę nie do końca zgodną z zasadami, czy jeśli nauczyciel nam nie chce podwyższyć oceny, to już kaplica, czy można iść dalej i jakoś się oczywiście od tego odwoływać? Oczywiście. I teraz musimy tutaj oddzielić takie dwa fragmenty. Po pierwsze, oceny cząstkowe oraz oceny przewidywane oraz ewentualne egzaminy, które mogłyby podwyższyć właśnie tą ocenę. Jeśli mówimy tutaj o egzaminach, jeśli mówimy tutaj o szczątkowych ocenach, no to pierwszym krokiem, jeśli uważamy, że na przykład ocena nie odpowiada rzeczywistemu stanowi, to w pierwszej kolejności należy wystosować wniosek o uzasadnienie oceny do nauczyciela, który jest, na przykład jego wzór jest choćby na stronie Stowarzyszenia Małych Statutów, co bardzo polecam zresztą.
ale też i... Przepraszam, że się wtrącę. Pamiętajmy jeszcze, iż od jakiegoś czasu nauczyciel sam z siebie powinien uzasadnić ocenę. O tym też pamiętajmy, że możemy wnioskować, tak, ale możemy też tylko nawet poprosić po prostu, albo nawet oczekiwać, żeby nauczyciel sam to zrobił. To wniosek to już jest, że tak powiem, krok dalej. Tak? To jest ostateczność, jeśli na przykład powiesz, że jeśli na przykład zostanie powiedziane, no wiadomo, że się różne rzeczy mogą zdarzyć i nauczyciel może no nie być tak bardzo przychylnie nastawiony do ucznia i powiedzieć, że nie pokażę, że moje wyjaśnienia dotyczące tej oceny są wystarczające. I w takim wypadku już można właśnie wypuścić właśnie taki wniosek. Co do kwestii ocen przewidywanych oraz kwestii ocen końcoworocznych. No tutaj zależy właśnie, o czym mówimy. Czy mówimy tutaj o ocenie końcoworocznej, na przykład mówimy o jakiejś ocenie, gdzie dajemy sobie na, gdzie nie jest to ocena niedostateczna, przez co na przykład nie jesteśmy, przez co na przykład, no nie wiem, grozi niepromowanie do następnej klasy. Mówimy tutaj na przykład o ocenie podwyższenia na wyższą. I teraz to jest kwestia oceniania wewnątrzszkolnego i ocenianie wewnątrzszkolne powinno określać tryb podwyższania oceny na przykład końcoworocznej. Na przykład, jeśli dostałem ocenę 4, lecz uważam, że się z nią nie zgadzam, uważam, że moje możliwości są na ocenę bardzo dobrą, to no ja tu wezmę mój kazus właśnie z mojego liceum. Jeśli zobaczy się, że mam określoną frekwencję, bo też może być czynnikiem, który może decydować o tym, że ja mogę podwyższyć sobie ocenę. Jeśli te czynniki zostaną spełnione, no, mogę zostać sprawdzony egzaminem, który sprawdza moje umiejętności, na przykład na ocenę bardzo dobrą w danej podstawie programowej i które ewentualnie jest podstawą do podwyższenia lub nie podwyższenia oceny końcoworocznej albo półrocznej. Zgadza się. I jeszcze, jeśli to nie pomoże, no to też pamiętajmy, że mamy do dyspozycji jeszcze egzamin komisyjny wynikający z 44N ustawy o systemie oświaty. Także jeśli nauczyciel na przykład da nam za trudny ten egzamin, na przykład on będzie wykraczał poza podstawę programową, no to też się jeszcze możemy bronić. Też jeszcze jest instytucja odwoławcza. Że jest to tak naprawdę instytucja egzaminu komisyjnego, wskutek której, w której organem wyznaczającym daną komisję jest dyrektor szkoły i w takim wypadku właśnie ta komisja sprawdza, czy jest opanowany dany materiał na przykład wyższą ocenę lub w ogóle na ocenę, która umożliwia przejście do następnej klasy. Tak, i warto jeszcze pamiętać o tym, taka zachęta, żeby z tego korzystać, chociaż nie mówię, że jakoś tam nadużywać tego, że po pierwsze w przypadku takiego egzaminu ocena otrzymana z tego egzaminu nie może być niższa niż była zaproponowana, znaczy wystawiona przez nauczyciela, zatem nie ma opcji, że przykładowo dostaniemy 3, odwołamy się i potem dostaniemy 1 i nie zdamy. Oraz druga rzecz, o której warto pamiętać, że zastrzeżenia co do takiej oceny końcowej, bo to tylko końcowej się tyczy akurat, możemy zgłosić do 2 dni po zakończeniu zajęć. Zatem jeśli zajęcia... Dwóch dni roboczych, też trzeba pamiętać. No, jak najbardziej. Zatem jeśli zajęcia się skończą 26, no to jeszcze te parę dni mamy. Nie ma tak, że już koniec roku szkolnego, znaczy koniec zajęć formalnie, to już tutaj nie mamy żadnej drogi. No i oczywiście od takiego egzaminu, od takiej oceny uzyskanej w drodze egzaminu komisyjnego jeszcze możemy iść dalej, jeśli nie zdamy. Jeszcze oczywiście ten egzamin w sierpniu poprawkowy jak najbardziej jest dalej możliwy, także tutaj opcji podwyższania oceny w szczególnych sytuacjach jest bardzo wiele. Wyczerpałeś temat. No, nie do końca. Wróćmy jeszcze do uzasadniania ocen i do informacji o tym, za co one są. Wróćmy do tego, tu jest artykuł 44e akurat, w ramach ciekawostki, co z naszymi pracami pisemnymi. Napiszemy sprawdzian, nie wiemy, czy on został dobrze sprawdzony, albo nawet idźmy dalej, chcemy się po prostu dowiedzieć, co było źle, tak? No bo być może chcemy na przykład popracować nad tym, co tutaj się dzieje. Jasne. Artykuł 44e, punkt bodajże czwarty,
Znaczy, który określa ogólnie kwestię oceniania, w sensie ukazywania tych ocen oraz tego sposobu, jaki został one pokazane. Oczywiście ustawa o systemie oświaty umożliwia wgląd. I tak na dobrą sprawę, ze względu na to, że jest to że ta praca jest de facto dokumentem urzędowym, możemy z tą pracą robić absolut, możemy z tą pracą, znaczy wiadomo, że nie możemy ingerować w jej treść, ale możemy, co najważniejsze przede wszystkim, możemy robić zdjęcia, dzięki czemu na przykład możemy przeanalizować treść tych wszystkich zadań oraz ewentualnych poprawek, na przykład w domu, w spokoju, żeby być lepiej przygotowanym ewentualnie do wniosku o, znaczy do ewentualnego biegu wniosku o podwyższenie. Uzasadnienie ocen. Albo podwyższenie. No właśnie, bo często, bo tutaj kwestie tego, potocznie mówiąc, wglądu w pracę, a właściwie dostępu do pracy, bo te prace są udostępniane, co nie oznacza tylko pokazywane na przykład w szkole, na konsultacjach, reguluje statut szkoły, no i często on się ogranicza do prawa wglądu, że możemy sobie popatrzeć na zajęciach czy też na konsultacjach, a już zdjęć zrobić, już wynieść pracy, na przykład już otrzymać ksero, nie, tak? No to tutaj to jest wtedy nie do końca zasadne, tak? Bo one mają być, tak jak powiedziałeś, udostępniane. Bo są to taką dobrą sprawę. Tak, ale na dobrą sprawę one są naszą własnością. Jeśli ja napisałem jakąś pracę klasową, ona jest moją własnością i tę dobrą sprawę, ograniczenie prawa do tej własności, czyli tak na dobrą sprawę ograniczenie konstytucyjnego prawa, jest tutaj... No cóż, to jest ta kwestia, o której mówiłeś, czyli statuty ponad konstytucją. No, oczywiście nie może do takiej sytuacji dochodzić, więc no... Należy udostępniać, nauczyciele oraz ogólnie szkoła powinna udostępniać możliwość robienia zdjęć oraz na przykład wyrobienia ksera tego dokumentu urzędowego, jakim jest nasz sprawdzian progresu wiedzy. Tak, no i jakby ktoś potrzebował, to są na ten temat komunikaty ministra edukacji narodowej czy też kuratorów oświaty. Także tutaj mamy interpretację, powiedzmy, na ten temat tych przepisów o tym udostępnianiu. Cofniemy się o 5 minut. Czy prawdą jest, że mając na półrocze 3, na koniec, domyślę koniec roku, można mieć najwyżej 4? Tutaj kwestia tych ocen końcowych, klasyfikowania. Czyli kwestia tego, czy jeśli mamy ocenę, czyli że możemy co najwyżej podwyższyć o ocenę jedną. Na dobrą sprawę jest to kwestia oceniania wewnątrzszkolnego. I to jest kolejna odpowiedź, gdzie można powiedzieć kwestia oceniania wewnątrzszkolnego. Teoretycznie powiem tak, jeśli chodzi o samą kwestię, pierwsze, tego, że nie jest to regulowane w ustawie o systemie oświaty oraz dwa, ocena ma mieć funkcję motywującą, no to tak na dobrą sprawę ograniczenie możliwości uzyskania wyższej oceny do tego, że ocena końcoworoczna może być co najwyżej o jeden wyższa, jest dość krzywdzące i pełni funkcję odwrotną od motywującej, jest ona wręcz demotywująca, bo po co pracować, skoro i tak wiem, że nie uzyskam tej wyższej oceny. No i też pamiętajmy, że szkoła jako organ administracji publicznej powinna działać na podstawie prawa oraz w jego granicach. Zatem jeśli w ustawie nie ma takiego ograniczenia, no to tutaj jest wątpliwe, powiedzmy, czy tak można. Także tak jak tu powiedziałeś, no jest to odwrotne z celem oceniania. O celach oceniania też porozmawiamy w drugiej części programu, bo jak to mawia pani Marzena Żelińska z budzącej się szkoły, 200-letni system oceniania zapomniał o tym, po co on jest i zapomniał o człowieku. Zrobiły się to cyfry, statystyka, natomiast zapomniano, że to jest dla człowieka, że tam jest uczeń w tej szkole. No dobrze, to tutaj mamy kwestię klasyfikacji śródrocznej, klasyfikacji rocznej, klasyfikacji końcowej, jeśli kończymy szkołę. Zatem przejdźmy właśnie do tej sprawy. Jak to jest z tym klasyfikowaniem? Jest taki mit o nieklasyfikowaniu, on się z magicznym progiem 50% łączy, jak to jest? Oczywiście. No właśnie, 50% frekwencji, która przecież na dobrą sprawę jest taką granicą, która jest, po pierwsze, bardzo
bardzo twarda i też jest bardzo problematyczna dla osób, które mają frekwencję na przykład 45 na przykład do 50%, ale to jest akurat mniejsza sprawa. W każdym razie, jeśli idziemy a propos tego nieklasyfikowania, czy osoba mająca frekwencję mniejszą niż 50% może nie być nieklasyfikowana. I to jest bardzo duży, to jest bardzo, bardzo głęboki i bardzo głęboko zakorzeniony w naszej oświacie, a nie jest on prawdziwy, ponieważ na dobrą sprawę 50% frekwencji oraz mniej jest tylko jednym z dwóch czynników, które muszą się jednocześnie spełnić. To znaczy, po pierwsze, właśnie frekwencja, która musi być mniejsza niż 50% oraz ilość ocen, która nie pozwala na wyznaczenie oceny proponowanej. I ile ocen takich jest są potrzebne, przypomnijmy, jest oczywiście to określane w PSO oraz statucie, więc jeśli tej minimalnej liczby ocen, która jest określona właśnie w PSO lub statucie, nie ma, dopiero wtedy można i przy okazji ma się frekwencję mniejszą niż 50%, tylko w takim wypadku można powiedzieć, że uczeń nie będzie klasyfikowany. W innych przypadkach, bez względu na to, czy został spełniony tylko jeden czynnik, czy w ogóle nie został spełniony, tym bardziej, nie można mówić o nieklasyfikacji. Tak jest. Nie musi być w ogóle klasyfikowany w takim wypadku. Tak jest, bowiem tutaj myślę, że warto wręcz zacytować czy sparafrazować artykuł, tam fragment artykułu 44k o systemie oświaty, który tu właśnie to reguluje, że nieklasyfikowanie może nastąpić w sytuacji, kiedy jest brak podstaw do uzyskania, do wystawienia oceny wskutek frekwencji niższej niż 50%, natomiast nie w sytuacji, gdy frekwencja po prostu jest sobie niższa niż 50%. Tak jak powiedziałeś, jeśli ocenę się da wystawić, ocena musi być wystawiona. Nie ma tu opcji takiej, że nie było cię na zajęciach, masz wszystkie oceny, do widzenia, nie zdajesz. No dobrze, a w sytuacji, gdy mamy to nieklasyfikowanie, to co wtedy? To będzie tutaj kwestia usprawiedliwionej nieobecności albo nieusprawiedliwionej trochę znaczy. Tak jest. Jeśli mówimy o kwestii usprawiedliwionej nieobecności, bo szczerze, jeśli chodzi o kwestię nieusprawiedliwionej nieobecności, to myślę, że to raczej z tego co pamiętam, nie jestem niestety pewien. Pomogę ci. Dobrze, to pomóż w takim wypadku. Z tego co wiadomo, jesteś komputerem i tego są przyjaciele i tak dalej. Tak, w każdym razie to może ja powiem, o co chodzi w kwestii właśnie tych usprawiedliwionych, gdzie tak na dobrą sprawę, jeśli te nieobecności są usprawiedliwione, oczywiście w takim wypadku przysługuje temu uczniowi egzamin klasyfikacyjny, który dopuszcza ucznia ewentualnie do następnej klasy. Tylko nie pamiętam, jak to wtedy było z kwestią ocen, dlatego jeśli możesz mi właśnie tę kwestię przytoczyć, to będę bardzo wdzięczny. Znaczy, no ocena ta końcowa, czy też semestralna wtedy wynika po prostu z tego egzaminu. Właśnie tak z egzaminu, tylko teraz... Aha. Przepraszam, po prostu się zagubiłem też już. Znaczy, tak nie zapomniałeś o co wcześniej mówiłem na temat tej frekwencji. W sytuacji, kiedy będziemy mieli nieobecności nieusprawiedliwione, bo tak też się może zdarzyć, czyli po prostu byliśmy na wagarach przez 70% zajęć, 30% zajęć byliśmy, no i nauczyciel nam mówi, nie macie ocen, trochę jest tu problem, nie będziesz klasyfikowany. To wyjaśnię, co wtedy. Wtedy duże znaczenie ma, albo nawet no, całkowite znaczenie ma decyzja rady pedagogicznej, bowiem o tyle, co w przypadku, w sytuacji nieobecności usprawiedliwionej, ten egzamin klasyfikacyjny zawsze jest, w przypadku obecności nieusprawiedliwionej on też może być, tyle że za zgodą rady pedagogicznej. Także jeśli rada pedagogiczna wtedy uzna, że uczeń zasługuje, w cudzysłowie, na ten egzamin klasyfikacyjny, no to wtedy on będzie. Jeśli nie, no to wtedy już niestety zostaje nieklasyfikowanie i nie przechodzi do następnej klasy. Uczeń nie przechodzi do następnej klasy, oczywiście tam z wyjątkami. Oczywiście przysługuje nam jeszcze droga odwoławcza, czyli egzamin ten wynikający z niepoprawnie wystawionej oceny, to dalej oczywiście obowiązuje. No dobrze, mamy zajęcia obowiązkowe tak zwane, mamy zajęcia dodatkowe tak zwane. Te dodatkowe nie muszą być wcale dodatkowe w znaczeniu nieobowiązkowe, to mogą być zajęcia, które po prostu są tylko w danej szkole na przykład, także one jak najbardziej mogą być dla wszystkich, jakieś tam przedmioty
Przykładowo u mnie było w liceum multimedia w informatyce, jakaś wiedza prawna, tego typu, czy etologia też pamiętam, klasa obok miała takie przedmioty, jak najbardziej mogły być i one wtedy nie będą przedmiotami obowiązkowymi, czyli takimi, jakie narzuca Ministerstwo Edukacji. Ale takie przedmioty to przecież też religia i etyka. I jak one wpływają na klasyfikację? Nie wpływają, ponieważ religia i etyka, co jest powiedziane wprost w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 14 grudnia 1992 roku. Z późniejszymi zmianami? Z późniejszymi zmianami, tak jest, oczywiście. Jest powiedziane wprost, iż ocena z religii i etyki nie wpływa na promocję ucznia do następnej klasy bądź ukończenie szkoły. Jak najbardziej. Czyli jeśli jesteśmy zapisani na tę religię czy etykę, wtedy to są zajęcia obowiązkowe dla nas, mamy obowiązek na nie chodzić, mimo że się możemy wypisać oczywiście, to mimo wszystko nie wpływają one na promocję, na to, czy zdamy do następnej klasy, czy ukończymy szkołę i tak dalej. A co ze średnią? Czy one się do średniej ocen liczą? Na przykład jeśli byśmy chcieli rozmawiać o świadectwie z wyróżnieniem. Mówisz teraz o ocenach z religii i etyki, tak? No oczywiście, że oczywiście one wpływają na ocenę, więc znaczy one wpływają w taki sposób, że ocena dobra, bardzo dobra, celująca, ona oczywiście zostanie wpisana do świadectwa, ona zostanie wpisana w świadectwie w rubryce przedmioty nadobowiązkowe, lecz i ona będzie normalnie uwzględniana bez względu na to, jaka będzie ocena. I ta ocena oczywiście nie ma wpływu, co prawda, ma wpływ na średnią, ale nie ma wpływu na to, czy jeśli na przykład otrzymam jedynkę, ona będzie uwzględniana w średniej, ale nie będzie ona uwzględniana nie będzie podstawą do tego, żeby nie przypuszczać do następnej klasy bądź do ukończenia szkoły. Tak jest, zatem ona się do średniej liczy, no niemniej jednak tutaj nie ma problemu, jeśli ta ocena jest negatywna. No u nas negatywna ocena, jak już ustaliliśmy, jest tylko jedna, to jest jedynka. Nie jest tak jak we Francji, że mamy negatywnych ocen aż 9. No dobrze, przejdźmy do kwestii oceny z zachowania, bowiem ocenie podlegają osiągnięcia edukacyjne oraz osobne zachowanie. Jak to wygląda z oceną z zachowania? W ogóle jak ona jest wystawiana? Jak to jest? Czy ona jest tak opisowo wystawiana bardziej, czy ona jest jakaś punktowa, bo różnie to zależy, różnie to bywa. W różnych szkołach niektóre mają taką wystawioną przez nauczyciela, według, że tak powiem, opinii. Niektóre mają system punktowy, przykładowo tutaj w komentarzu padło wcześniej, masz na początku 100 punktów, otrzymujesz punkty dodatnie, punkty ujemne, z tego wychodzi jakaś ocena. Jak to działa, jak to powinno działać? Jasne. Więc jeśli chodzi o same właśnie te kwestie punktowe oraz oceny opisowe, na przykład jeśli chodzi o kwestie ocen opisowych, ja na przykład je bardzo miałem często pod koniec każdego semestru i roku szkolnego w klasach 1-3, więc myślę, że no, trudno raczej stwierdzić, że w takim wypadku jest to niezgodne z prawem, jeśli jest to wpisane na świadectwie. Prawda? No tak jak wcześniej ustaliliśmy, oceny mogą być opisowe nawet później. Oczywiście, więc ocena zachowania też może być opisowa, jak najbardziej. Forma tutaj nie ma absolutnie aż tak wielkiego znaczenia. Ocena zachowania jest ogólnie oceną tego, jak wygląda nasze zachowanie. Jest wyznaczana przez wychowawcę i tak naprawdę muszą wystąpić trzy czynniki, jeśli chodzi właśnie o zamieszczenie tej jeśli chodzi właśnie o ocenianie zachowania. Pierwsze, przepraszam, że się wtrącę, oczywiście wychowawcę, niemniej jednak ocena wystawiona przez komisję w przypadku, gdy wychowawca ją źle wystawi, tak jak w przypadku przedmiotów, jak najbardziej może być miejsce. Zatem przeważnie to wystawia wychowawca, niemniej jednak jeszcze potem jest opcja, żeby tego nie wystawiał wychowawca. Tak, ale mówimy tutaj o sytuacji, gdzie jeszcze nie mówimy o trybie odwoławczym, o zachowania itd. Chciałem tylko sprostować, żeby tutaj nie było wątpliwości. Dobrze. I tak naprawdę pojawiają się trzy czynniki, które są określone również właśnie w ustawie o systemie oświaty, gdzie musi wystąpić, gdzie przede wszystkim przy ocenianiu swoją wagę mają z tego, to co uczniom mówią nauczyciele inni, którzy również mają na przykład z nim lekcje, chociaż niekoniecznie, jest to określone zwyczajnie, że nauczyciele. Są tu również wypisani uczniowie, którzy mają za swój cel
też wskazać to, jaka ocena dla tak danego delikwenta będzie najlepsza, no oraz tego, co dana osoba, której ocena zachowania dotyczy, uważa na swój temat na przykład. Czyli taka sama ocena tak zwana, tak? Tak. Dobrze, no i oczywiście kryteria tej oceny zachowania reguluje statut szkoły. A no właśnie, taka ciekawa sprawa, którą tutaj aktywistka Alina Czyszewska poruszała, jak to jest z ocenianiem, powiedzmy, wyglądu, tak? Bo strój można oceniać, jakieś tam mundurki szkolne. Strój można oceniać, wygląd. Okej, to w takim wypadku, jeśli chodzi o wygląd, nie, niestety internet nie jest akurat najlepszy jakości, ale bardzo przepraszam. W każdym razie, wracając do tematu, jeśli chodzi o kwestię właśnie ubioru, jak już powiedziałeś, ubiór można regulować, wyglądu nie. Dlaczego? Bo to też jest akurat, to ma sens akurat, zwłaszcza, że jeśli mówimy na przykład o schludnym ubiorze, o nieeksponującym niektórych części ciała, jest to twierdzenie bardzo rozmyte. Jeśli mówimy tutaj o kwestii nakazów, praw, obowiązków i tak dalej, one muszą być określane bardzo konkretnie. Schludny ubiór, niewyzywający ubiór, nie są to określenia konkretne, są to określenia bardzo rozmyte i dają pole do bardzo, bardzo szerokiej interpretacji, co raczej właśnie w tej kwestii nakazów i zakazów nie może się zdarzyć, więc jak już powiedziałeś, dlatego też wygląd nie może być regulowany przez statut szkoły, ubiór już jednak jak najbardziej. Mm-hmm. Tak, czyli tutaj to statut określa, co można oceniać, ale wynika to jakoś tam pośrednio z ustawy o systemie oświaty, artykuł 98, artykuł 99. Zatem no właśnie jeszcze tutaj dopowiem, o co mi chodziło z wyglądem. Chodzi o włosy, o paznokcie, o kolczyki. Tego szkoła nie może regulować. No dobrze, a gdzie jest oceniane zachowanie? Czy to w szkole, czy to też na przykład na wycieczkach szkolnych, czy w ogóle w życiu prywatnym też można oceniać, jak to działa? Dobrze, no i teraz jest to bardzo, i to jest kwestia, nad którą, bo też niedawno miałem na ten temat bardzo dużą rozkminę i na dobrą sprawę zobaczmy, że bo wiadomo, że szkoła, że ucznia można w szkole karać ogólnie za to, co zrobił co zrobił w szkole, w sensie na terenie szkoły, jeśli był on uczniem danej placówki. I teraz, jeśli mówimy o tym, że kwestia zachowania na zewnątrz ma być oceniana, to musimy zastanowić się, czy szkoła ma taką jurysdykcję, żeby za na przykład, nie wiem, palenie papierosów poza szkołą albo inne podobne zjawiska, albo inne podobne czyny, można było karać w ramach właśnie szkoły. Właśnie kłopot jest taki, że szkoła nie ma takiej jurysdykcji, ale szkoła jak najbardziej może w swoim statucie powiedzieć, może to jak najbardziej karać danego ucznia, jeśli chodzi o promowanie dobrego imienia danej szkoły. Bo teraz zobaczmy, że jeśli mówimy o właśnie tym dobrym imieniu szkoły, to wchodzimy w taki rejon, gdzie wchodzą nasze czyny i jeśli na przykład krzyczymy bardzo niepochlebne opinie na temat danej szkoły i to takie, no, które wymykają się kwestii wolności słowa, no to już raczej można powiedzieć, że nie jest to, że już jest to, że właśnie podchodzi pod te promowanie dobrego imienia, gdzie jest właśnie złamany ten obowiązek właśnie tego promowania i na podstawie tego jak najbardziej można karać. Nie można jednak karać za czyny, które właśnie nie dotyczą tego rozpowszechnienia dobrego imienia szkoły. Wszak jak już jesteśmy poza szkołą, to jurysdykcja szkolna nas nie dotyczy, ale jedyne, co nas dotyczy, to właśnie ta przynależność. Jeśli opowiadamy o swojej szkole, będąc jej uczniem, że jesteśmy bardzo negatywnie do niej nastawieni, no to jest to jak najbardziej, nie powinno być to w ogóle brane pod uwagę. A szczególnie tak takie przestępstwo, takie jak chodzi o palenie papierosów. Tak jest. Jeszcze tak dopowiem, że obowiązki ucznia, czy też to, no ogólnie kryteria oceny zachowania określa oczywiście statut szkoły, oczywiście jednocześnie
pośrednio na podstawie ustawy o systemie oświaty, znowu artykuł 98-99. Tam jest też trochę, co statut powinien określać, jak na przykład obowiązki ucznia w zakresie używania telefonów komórkowych, to gdzie można, czy też gdzie nie można, to powinno być określone na przykład w statucie szkoły. Co za tym idzie, nie można tego całkowicie zakazać, bowiem trzeba określić, gdzie można. Zatem gdzieś musi być można. I tak dalej, i tak dalej. A czy ocena z zachowania wpływa na ocenę z przedmiotów albo na nawet ukończenie szkoły? Jak to z tym jest? Oczywiście, że nie wpływa ono na ukończenie szkoły i mówi też również o tym artykuł 44 ustawy o systemie oświaty, który mówi wprost, że ocena z zachowania nie wpływa na ocenę, nie wpływa na oceny z osiągnięć zajęć edukacyjnych, ani też nie wpływa na tak, zajęć, ani też nie wpływa na ukończenie bądź przejście ucznia do następnej klasy. I vice versa, to znaczy, nie, to znaczy oceny edukacyjnej nie mogą wpływać na zachowanie. Tak jest. No właśnie, co zatem w sytuacji, gdy w statucie szkoły, który jak wiadomo jest ponad konstytucją, znajduje się przepis, że w przypadku na przykład dwukrotnego ustalenia oceny nagannej z zachowania, na przykład no, w pierwszym i drugim semestrze albo dwa lata pod rząd, uczeń może być za decyzją rady pedagogicznej niepromowany do kolejnej klasy, czy też nie ukończyć szkoły. Jak to się ma do obowiązującego prawa? Oczywiście, że nie może, ponieważ dalej ten artykuł, wtedy dalej ten ustęp jest w mocy i jeśli bez względu na to, czy tych ocen nagannych będzie jeden semestr, będzie w obu semestrach, będzie w trzech, czterech, bez względu na to. Jedynym czynnikiem, który decyduje o tym, czy jest przypuszczany, oczywiście mówimy tutaj o takim bardzo dużym ogólnieniu, jedynym czynnikiem są oceny środkoworoczne oraz końcoworoczne i nie powin, i jeśli i żaden, i żadna ocena, bez względu, żadna ocena zachowania, bez względu na to, jaka ona jest, nie może być czynnikiem, który decyduje, w zasadzie nie może być po prostu, ponieważ jest prawnie zakazana, nie może decydować o tym, jak będzie, czy następny rok spędzimy w tej samej klasie, czy już następnej, czy już poza szkołą. Tak jest. Ustawa jest tutaj bezlitosna. Statut szkoły tutaj niestety w to nie może ingerować, nie może nadpisywać tej ustawy o systemie oświaty. No dobrze, a co jeśli taki, tak ogólnie tutaj sobie teraz porozmawiamy w przypadku jakichkolwiek naruszeń, czy to chodzi o wystawienie szóstki za napisanie sprawdzianu na 100%, czy to jeśli chodzi o dostanie jedynki za brak białej koszulki na WF-ie, czy to jeśli chodzi właśnie o statut niezgodny z prawem, tak jak tutaj przytoczyłem przykład, który się zdarza. Co wtedy robić? Co robić, jeśli szkoła łamie prawo? W pierwszej kolejności zależy to od tego, jak wygląda nasza szkoła. Jeśli nasza szkoła zawiera instytucję Rzecznika Praw Ucznia, na przykład w naszej poznańskiej dwójce jest taka instytucja, no to w pierwszej kolejności warto się do niego zgłosić, ponieważ on może służyć za taką rolę takiego mediatora pomiędzy właśnie tym sporem uczeń-nauczyciel. Jeśli jednak nauczyciel uprze się przed swoim i uzna, że do żadnego naruszenia prawa nie doszło, wtedy należy przejść już trochę wyżej, to znaczy do dyrekcji, którą należy zawiadomić o tym, dlaczego zostało coś takiego popełnione, dlaczego jest to niezgodne z prawem oraz ewentualnie prośbę o to, żeby można było tą ocenę żeby ewentualnie można było tą ocenę przywrócić lub jej nie przywracać, albo usunąć. Jeden z wzorów pism, które właśnie są dostępne na naszej stronie internetowej Stowarzyszenia Umarłych Statutów, właśnie opowiada o tym, że właśnie opowiada właśnie o takim kazusie, żeby można było spokojnie wyjść, żeby można było spokojnie, żeby można było troszeczkę już zaczyna trochę wchodzić ta godzina 16, więc za chwilę będzie przerwa, ale jeszcze troszeczkę, bowiem krótko to kwitując, nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje dyrektor, dlatego dyrektor tutaj no powychowawca, ewentualnie czy może
Tak, ewentualnie można też właśnie najlepiej zrobić to pismem, który go wzór właśnie jest na stronie umarłych, właśnie Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Oraz jest jeszcze kolejna instytucja, której na przykład właśnie Stowarzyszenie Umarłych Statutów bardzo często korzysta, czyli interwencja o nadzór pedagogiczny, objęcie nadzoru do kuratoriów, wojewódzkich kuratoriów oświaty, który ewentualnie przeprowadzi nadzór pedagogiczny oraz sprawdzi, czy dana sytuacja oraz przy okazji niektóre inne aspekty, na przykład statut szkoły, są zgodne z prawem. Tak jest. Zatem jeśli tutaj interwencja u dyrektora, wcześniej ewentualnie wychowawcy, czy w samorządzie, czy u rzecznika praw ucznia nie pomaga, no to trzeba niestety się zwrócić do kuratorium, w czym, jak powiedziałeś, często jest w stanie pomóc Stowarzyszenie Umarłych Statutów, Kogutorium, Fundacja na Rzecz Praw Ucznia. Tutaj wszyscy jesteśmy do usług. No dobrze, czy coś jeszcze byś tutaj chciał dodać? Myślę tylko, tak na dobrą sprawę pojawiła mi się przez całą godzinę naszej rozmowy tak sobie jedna myśl, która jest w zasadzie skierowaniem do wszystkich osób oglądających, a które się jeszcze dalej uczą. Jeśli dzieje się jakaś rzecz, jeśli dzieje się jakaś niedobra rzecz, są łamane prawa ucznia, to nawet w taki bardzo radykalny sposób, co chciałem zresztą podać, ale jakoś mi przewinęło. W każdym razie chciałem podać jeden przykład tego, jak bardzo prawa ucznia mogą być łamane. Ja pozwolę sobie zacytować, ponieważ jest to wiadomość z fanpage'a na Instagramie Stowarzyszenia Umarłych Statutów, gdzie pojawiła się taka wiadomość o następującej treści. Czy mogą mnie nie przepuścić z 8 klasy za niewłączenie kamery, a nauczyciele, w tym dyrektor, zmusza do włączenia? Prawdopodobnie po tej prelekcji, czy prawdopodobnie po tej rozmowie, możecie Państwo już troszeczkę wiedzieć, że to tak naprawdę na dobrą sprawę łamie dwie, w sumie co najmniej dwie z zakazów oraz nakazów, które właśnie powiedzieliśmy, a które nie powinny się zdarzyć. To znaczy, nieklasyfikacja za nieobecności, które są związane z brakiem włączonej kamerki. Na dobrą sprawę, nie każdy może mieć kamerkę, więc karanie za ucznia za to, że nie potrafił, bo mówił o tym, że nie ma kamerki, bo wiadomo, że czasem użycie kamerki jest niezbędne i musi być konieczne dla przebiegu lekcji, ale jeśli uczeń taki mówił o tym, że nie ma kamerki i szkoła nie jest w związku z tym. Tak, że istnieje problem, ale też szkoła ma obowiązek tego, aby wykombinować zastępczą formę. To znaczy, mogą być to nawet lekcje w szkołach, lekcje w sensie w takiej formie, której też bardzo często miałem do czynienia właśnie choćby w Krzyżu, w moim rodzinnym Krzyżu, gdzie na przykład moi koledzy chodzili normalnie do szkoły i tam łączyły się właśnie nauczanie zdalne. Szkoła jest zobowiązana zapewnić uczniom właśnie kamerki oraz ewentualne możliwości danego uczenia się choćby właśnie za pomocą kamerek. Więc jeśli uczeń tego nie ma, to jego pierwszym obowiązkiem jest tak naprawdę tylko zgłosić i szkoła ma obowiązek mu zapewnić właśnie te akcesoria do nauczania. A poza tym, nie klasyfikacja za nieobecności, tylko i wyłącznie, to już chyba kwestia wyjaśniona przez nas. I dlaczego teraz chcę przejść? Musimy otwarcie przeciwstawiać się temu. Ja bardzo często spotykałem się z takim twierdzeniem, że jeśli powiem, że to, co było, że to, co dany nauczyciel zrobił, jest złe i może z tego powodu dany uczeń nie mieć życia. Dlatego właśnie takie organizacje powstały. Powstała Fundacja na Rzecz Praw Ucznia, powstało Kogutorium, powstało Stowarzyszenie Umarłych Statutów również. One powstały właśnie dlatego, żeby pomagać takim osobom. I dlatego jeśli ktoś ma takie problemy właśnie z nieprzestrzeganiem praw ucznia, spokojnie, zgłaszajcie się do nas, na pewno pomożemy, bo jesteśmy dla nas. Dokładnie, warto szukać pomocy. Jeszcze się odniosę do tych kamerek szybko, że
czy można karać za brak kamerki. No tak wróćmy jeszcze do tej definicji oceny, nie? Że ta ocena to jest informacja, a nie kara. Także właśnie. Jeszcze ciekawie, nie? Jak już by nagle się stała taka sytuacja, że jakby się coś takiego stało, to jednak jedyne, co można zrobić, to ewentualnie obniżyć ocenę zachowania. I to wszystko. To wszystko. Dobrze. Wracamy po krótkiej muzycznej przerwie. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Witam w drugiej części dzisiejszej audycji z serii Tego nie było w szkole, demokracja w szkole, zajęcia wyrównawcze. Dzisiaj rozmawiamy o ocenianiu, przed chwilą rozmawialiśmy o kwestiach takich powiedzmy prawnych związanych z ocenianiem. Ja jestem Mikołaj Stefaniszyn z Kogutorium, moim gościem był Dominik Olczyk ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów. W tej części programu z kolei porozmawiamy o tym, czy oceny są potrzebne, jak się ich pozbyć i
porozmawiamy o chorobach polskiego systemu edukacji, jak to określiła pani Katarzyna Cieciura, dyrektor jednej z podstawówek w Krakowie. Mianowicie porozmawiamy o ocenozie oraz testozie, o takich ostrych i przewlekłych chorobach polskiego systemu edukacji. Moimi gośćmi w tej części programu będą pani Anna Szulc, nauczycielka matematyki w Zduńskiej Woli, laureatka konkursu Nauczyciel Mediator imieniu Joanny Kubiak w roku 2016, autorka książki Nowa Szkoła. Cześć Ania, co byś opowiedziała o sobie? Nie słychać chyba. Dobrze, w związku z problemami technicznymi może poprosimy drugiego gościa, którym będzie Julia Senator, uczennica 5 LO w Warszawie, absolwentka Warszawskiej Akademii Młodych Liderów 4.0. Tak. Cześć Julia, co powiesz? Witam serdecznie, oprócz uczennicy 5 LO w Warszawie jestem również rzecznikiem prasowym w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Miło was widzieć. To ja teraz tylko zapytam, czy mnie słychać już? Tak, teraz już słychać. Słychać, dawaj. To dobrze. Także rzeczywiście jestem nauczycielką matematyki z ponad 30-letnim stażem. Pracuję w Zduńskiej Woli, wcześniej w Zespole Szkół Elektronicznych, obecnie w szkole, do której sama uczęszczam jako uczennica, w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Kazimierza Wielkiego, w szkole najstarszej w moim mieście i w mojej okolicy. A od 16 lat wstąpiłam na drogę pójścia pod prąd, czyli zmiany przede wszystkim samej siebie, a w konsekwencji zmiany tego, co oferuję swoim uczniom. No i właśnie jestem w tym miejscu, w którym jestem, pewno dlatego jestem też tutaj. Dziękuję za zaproszenie. To wręcz zmiana systemu edukacji, być może nawet. No dobrze, to zaczniemy od standardowej jeszcze kwestii ocen, bo tu zaraz będziemy rozmawiać o tym, czy może się da bez ocen, jak się ich pozbyć. Może na początku spytamy tak kogoś, kto nie doświadczył tutaj jakichś wielkich anomalii. Julia, po co są oceny? Czy ich potrzebujemy? Moim zdaniem potrzebujemy ocen. Może nie jest to jakiś, to jest unpopular opinion. Według mnie oceny są potrzebne, gdyż właśnie pełnią tą funkcję informacyjną. Kiedy dostanę słabszą ocenę, wiem, że muszę coś poprawić. Jednak trzeba doszczególnić, co dokładnie w tych ocenach powinno się zawierać i jak często powinno je dostawać. Ale tak, pełnią funkcję informacyjną i dla ucznia, dla nauczyciela oraz dla rodzica. Czy wszystko jest w porządku w szkole u dziecka. I to wszystko według mnie. Może i motywacyjną, dobre oceny dobrze motywują, a słabe demotywują. No właśnie, i jeszcze dają jakieś tam wskazówki, nad czym należy popracować, nie? No dobrze, a jak te oceny traktować, jakie mieć do nich podejście? Bo tutaj często tak się za bardzo poważnie je traktuje, jakoś tam się zarywa noce, żeby te oceny jakoś dostać. Co tutaj o tym sądzisz? Jak do tego podchodzi? Tak, często niewinne są same oceny, jak samo podejście do niej. Często nauczyciele i rodzice traktują je zbyt poważnie, czasami uczniowie, gdyż na przykład od ocen bardzo dużo zależają stypendia, które uczniowie bardzo chcieliby uzyskać. Dlatego warto pracować nad tym, żeby te oceny odwzorowały rzeczywisty poziom wiedzy ucznia, a także też żyjemy w świecie cyferek i tego, że jesteśmy na to oceniani i od tych ocen zależy też często nasze samopoczucie i nasza ocena, więc bardzo ważne, żeby te oceny nie zaburzały tej samooceny ucznia i nie miały aż takiego wpływu na nasze życie. No i często niestety nawet nasza przyszłość, nie? To się gdzie dostaniemy dalej, tak, do kolejnej szkoły. No dobrze, Ania, spróbuję was skłócić. Ania, po co są oceny, czy ich potrzebujemy? Oceny są potrzebne, natomiast nie stopnie. To jest moje zdanie, to jest to, co oferuję w tej chwili swoim uczniom. A dlaczego tak? Dlatego, że
istnieje jakaś ważność tego, czym się posługujemy w edukacji, w ogóle jeżeli chodzi o prawo w szkole oczywiście oświatowe. I myślę, że system szkolny, jeżeli chodzi o to, co my tak bardzo często narzekamy, nie do końca jest taki zły. Bardziej uważam, że poprawy należy szukać w interpretacji tego systemu. I ustawodawca, kiedy w 1999 roku wyszła ustawa i zmieniła zasadniczo rozumienie w ogóle edukacji i jej roli, bardzo precyzyjnie wypowiedział się na temat roli oceniania bieżącego. I myślę, że bardzo wiele szkół i bardzo wielu nauczycieli nie ma tej wiedzy, a jeśli ma, to traktuje to, bo inni tak traktują po staremu. I to jest największy problem, który generuje w ogóle bardzo wiele problemów, bardzo wiele zachowań niepotrzebnych. Bywa, że jest metodą kar i nagród, co jest samo w sobie niestety, ale nie budujące, nie wspierające edukacji, dlatego że ocena taka stopniowa i robienie z niej właśnie potem rankingów, tworzenie właśnie systemów do uzyskiwania stypendiów jest krzywdzące dla samego ucznia. Na czym polega teraz ocenianie? Nie ma ocen cząstkowych, jest ocenianie bieżące. W mojej szkole na przykład my już pracowaliśmy nad tym przepisem ustawy i rozporządzenia z ubiegłego roku, z lutego ubiegłego roku, a nie, to już dwa lata temu. 19 lutego 2019. On się zmienił. I w naszej szkole już mamy jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, ale już mamy taki zapis, że nie określa się minimalnej liczby ocen wystawionych stopni, wystawionych przez nauczyciela, natomiast koniecznością jest wystawienie na koniec roku oceny stopni. I teraz jaka jest rola oceny bieżącej? Jest to, ona ma na celu i monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, pomaganie w uczeniu się poprzez wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Właśnie ja pracuję właśnie zgodnie z tym rozporządzeniem, czyli moi uczniowie są oceniani przy każdej okazji, kiedy tylko mam z nimi kontakt, kiedy oni się ze mną kontaktują albo ja z nimi, szczególnie teraz w edukacji zdalnej. Oceniani poprzez dawanie informacji zwrotnej, czyli mówienie, że to masz dobrze, a ja generalnie, jeżeli już jesteśmy w realnej edukacji, to wskazuję to, co jest dobrze na zielono, a to, co nie jest dobrze, jest powodem do tego, żebyśmy rozmawiali, dlaczego nie jest dobrze, co trzeba zrobić, żeby było dobrze i czy na pewno tego ucznia to interesuje. Bo dość dużo się mówi o realizacji podstawy programowej. Teraz ja mam takie pytanie. Co to znaczy zrealizować podstawę programową? To znaczy zapisać wszystkie zagadnienia w dzienniku, czy odnieść do tego, czego się nauczył uczeń? Ale czy każdy tego samego? Czy każdy w tym samym czasie? My jesteśmy różni, my jesteśmy ludźmi, jesteśmy organizmami, które się rozwijają w swoim tempie. Różnimy się i kolorem włosów, i wzrostem, i apetytem, i wszystkim innym, również zdolnościami i zainteresowaniami. Więc kiedy my stawiamy oceny tak na 3-4, tu i teraz, wszystkim uczniom z tego samego, jest to naprawdę krzywdzące i niebudujące, a przede wszystkim dla mnie marnujące czas efektywnej nauki. Dlatego, że jeżeli ocena staje się celem edukacji, to się skupiamy na tym, żeby ją posiąść. Jakie są tego koszty? No właśnie takie, że spotykam się na przykład z dorosłymi, wcale nie tak dawno kończącymi szkołę i kiedy bym na przykład zapytała, czy potrafią podzielić ułamek przez ułamek, to zamiast mówić, może nie pamiętam, ale sobie przypomnę, jak mi pomożesz, to zrobię, to słyszę w odpowiedzi, skończyłam z tym, proszę o tym do mnie nie mówić. O czym to świadczy? Że właśnie źle traktowanie edukacji, niejako wspierającej, niejako tej, która ma człowiekowi dać szansę osiągnięcia sukcesu na każdym etapie jego starań, jest krzywdząca i przede wszystkim niebudująca, nie dająca poczucia wartości, nie dająca poczucia spełnienia. I w takiej sytuacji, kiedy ktoś myśli, że stawiając oceny, a szczególnie mówię o tych niskich, zachęca ucznia do uczenia się, no to najlepszymi uczniami w szkole byliby ci, którzy dostają jedynki, a tak wiemy, że nie jest. Więc dlatego moje podejście do ocen jest absolutnie w tej chwili nakierowane na ocenę bieżącą, czyli na informację zwrotną, którą uczniowie dostają, pod którą podpisują sobie chmurkami, kwiatkami, różnymi swoimi symbolami i to daje taki ślad, w którym tego nie miałam jeszcze dobrze, ale już teraz to wiem. Tak wygląda to z mojej perspektywy.
No właśnie, bo tu wrócę do pierwszej części programu, gdzie rozmawialiśmy bardziej o takich kwestiach prawnych. I zgodnie z tym artykułem 44 i ustawy o systemie oświaty, ocena przecież może być opisowa, tak? To tak jak mówisz, wskazane oceny jakoś tam są potrzebne, bo one pełnią te funkcje motywujące, te funkcje informacyjne, a nie kary, nie są to jakieś kary czy nagrody. Nagrody. Przynajmniej w teorii nie powinny być, a w praktyce różnie bywa. A oceny mogą być opisowe, nawet te końcowe, nawet te klasyfikacyjne oceny, jakby się uprzeć, one również mogą być opisowe. To jest ciekawe, tu ktoś w komentarzach nam zwrócił uwagę, że nie. Artykuł 44i mówi, że tak, to musi być w statucie szkoły i wtedy jak najbardziej jest to możliwe. O tym mało kto chyba pamięta, tak? Bo nawet u was mówisz, zdecydowano się, że ocen tych liczbowych ogólnie nie ma, ale na koniec są. Natomiast no, należy pamiętać, że one nawet na koniec nie muszą być. Nie jest takie łatwe zmienić, nawet jeżeli ten system już dopuszcza taką możliwość, tak z dnia na dzień, bo to jest praca z człowiekiem, to jest praca z uczniem, z jego rodzicem. Trzeba być świadomym tego, że to jest zmiana, która no, pociąga za sobą bardzo dużo zmian w myśleniu, podejściu do tej edukacji. A rodzice, to jest zrozumiałe, chcą wiedzieć, że ich dzieciom nie dzieje się krzywda. Wiedzą, że chcą wiedzieć, że ich dzieci nie tracą na tym, że my coś zmieniamy, więc dlatego taką zmianę należy wprowadzać, przynajmniej to jest moje rozumienie, moje podejście do tego, w sposób taki stopniowy i pokazywać, że właśnie ta zmiana jest z korzyścią dla ucznia, dlatego że kiedy ja nie robię sprawdzianów, nie mam tej całej rozpiski, jeżeli chodzi co kto kiedy poprawia i na jakich warunkach, co się liczy, co się nie liczy, ja moim punktem wyjścia jest na początku mojego zapoznania się z uczniami i ze mną, ustalenie warunków współpracy. I to zupełnie jest inna jakość pracy dla mnie jako nauczyciela, ale też przede wszystkim zupełnie inna jakość nauki dla moich uczniów, bo oni są otwarci na współpracę, oni są otwarci, ja jestem otwarta na pytania, oni są nie tak na początku nie tak bardzo, ale coraz bardziej są otwarci na to, że właśnie zadają te pytania, że otwierają się szczerze, dlaczego na przykład nie mają kamerki włączonej albo dlaczego nie byli na zajęciach. Właśnie my, tak jak tutaj już było powiedziane w pierwszej części, my poprzez te systemy, te wszystkie normowanie prawne i takie obwarowania tracimy z oczu człowieka, nie wchodzimy w jego położenie, nie rozumiemy tego, że ktoś ma jakieś powody, dla których tak albo inaczej się zachowuje. I najgorsze to jest to, że ludzie myślą, że właśnie dając jedynkę, czy robiąc jakąś uwagę, czy zwając rodzica i skarżąc za to dziecko, postępują prawidłowo. Nikt z rodziców do szkoły nie chce przychodzić, dowiadywać się, że ma niewłaściwe dziecko, niewłaściwie się zachowujące, a tym bardziej, jeśli by się odniosło to do rodzica, nie chciałby usłyszeć, czy on właśnie nie spełnia się dobrze tej roli, więc dlatego oceny dla mnie są rzeczą zbędną, absolutnie takie stopnie oczywiście oceny. Stopnie, no tak. Tak, zbędną i robią więcej krzywdy niż pożytku. No dobrze, a jak uczniowie, albo nawet rodzice, ale przede wszystkim uczniowie, jak oni podchodzą do tego twojego niestandardowego trochę systemu oceniania? No trochę, bardzo nie trochę. Jak miałam teraz we wrześniu praktykanta... No ustawa taki dopuszcza, więc jednak. Trzeciego roku matematyki i którego zapytałam, bo nie uczyłam go wcześniej, on chodził do mojej szkoły, ale przyszedł do mnie na praktykę i pytam go, słuchaj Szymek, co innego widziałeś teraz przez miesiąc tej pracy ze mną? Nie to pytanie, a jakie pytanie? Co różni, przepraszam, ja się zapytam jego, co różni to, co on zna od tego, co ja jej pokazałam? On mówi, to nie takie pytanie, a jakie? Co jest takie samo? Ja mówię, no to co jest takie samo? A on mówi, prawie nic. Więc to jest bardzo duża zmiana, bym mogła 2 godziny o tym mówić i tak mi nie powiedziała jednej, nie wiem, jakiejś promila chyba tego, czego dotyczy, bo to jest zmiana 17-letnia niedługo. Ale chodzi o to, że jeżeli się uczniowi na początku spotkania ze mną mówi, że będzie musiał odebrać prac domowych, bo to będzie jego dobra wola, że jego postępy będą oceniane według jego pracy własnej, której ja będę mógł go wspierać i mu jakby naprowadzać go, że będzie mógł się uczyć w swoim tempie i jak tak mówię, to w końcu słyszę, a gdzie jest haczyk? To zawsze tak jest. Więc haczyk jest taki, że ja w ten sposób jakby pozbyłam się tego, co dla mnie było bardzo trudnym mianowicie obciążeniem, mianowicie odpowiedzialności. Stawiając komuś 1 albo 3, to ja mam na siebie odpowiedzialność, bo to potem ja musiałam z tym coś zrobić. Kiedy ja właśnie obwarowuję tymi różnymi przepisami, jak to będziemy postępować w takiej czy innej sytuacji, to ja musiałam się tego trzymać, bo zawsze można było przyjść i powiedzieć, a tu pani robi nie tak. Natomiast w sytuacji, kiedy ja zaczynam z uczniami współpracować, a przez pierwszy tydzień nauki właśnie
uczymy się tego, gramy ze sobą w gry, rozmawiamy mówimy o swoich zainteresowaniach, przeprowadzam różne takie zajęcia integracyjno-wspierające, otwierające na siebie kolegów i koleżanki w klasie, to wtedy zaczyna się zupełnie otwierać inne drzwi, w których widać wzajemne relacje, kiedy właśnie oceny nie są powodem do tego, żeby być w rywalizacji ze sobą. Chodzi o to, żeby ze sobą współpracować, że dzielenie się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem jest dla kogoś przyjemne wtedy, kiedy ja mogę dzisiaj komuś pomóc, a ktoś pomoże mnie. Więc to są rzeczy, które absolutnie odwracają naukę naprawdę, znaczy wersję uczenia się, bo tak naprawdę to nikt nikogo jeszcze w życiu nie nauczy, to się trzeba po prostu samemu nauczyć, do zupełnie innej roli. I to jest rola przede wszystkim mojego podejścia w kierunku tego, żeby efektywnie wykorzystywać czas lekcji. Dlatego, że wtedy, kiedy przeliczymy sobie taką typową pruską lekcję, to mniej więcej 8 minut zostaje na czas uczenia, a właściwie monologu nauczyciela. I dlatego uczniowie muszą mieć pracę domową, dlatego potem korepetytorzy uzupełniają wiedzę, szczególnie jak to jest takie powierzchowne właśnie, bo my musimy zrealizować podstawę programową, a nie jest to utrwalone. Nie da się tak. Uczenie się to jest proces, to są procesy chemiczne, to jest łączenie połączeń mózgu, które muszą nastąpić, bo w pamięci płytkiej to my możemy zapamiętać na chwilę, a potem już nie pamiętamy, o czym pamiętamy, więc no ale tutaj potrzeba wiedzy też o pracy mózgu człowieka, więc to jest wszystko dość bardzo obszerne i tak trudno jakby tylko mówić o kwestii ocen, ale na pewno z tego wszystkiego wynika to, że ocenianie przyjazne człowiekowi to jest ocenianie wspierające, doceniające i dawanie możliwości osiągnięcia sukcesu w każdym etapie swojego procesu uczenia się przez ucznia. No właśnie, bo mamy taką naturę człowieka, że jak nam ktoś coś każe, coś jakąś tam karę daje, tak to się często chce robić na odwrót, nie? Więc jak nauczyciel chce współpracować, zamiast nie tutaj... Być można to, by dorosłym samotnym. To może to tutaj to jest taki typowy przykład, wiecie, jak chce się posprzątać pokój, po czym ktoś nam każe to zrobić, to nam się nagle odechciewa tego robić, więc rzeczywiście dobrowolna nauka nie dość, że jest lepsza, bo jest skuteczniejsza, gdyż na siłę bardzo ciężko się uczyć wbrew pozorom, tak samo pod presją czasu. Można się nauczyć pod presją czasu, nie jest to długotrwałe i jakoś zdać zapomnieć, to jest taka zasada, która zazwyczaj tutaj funkcjonuje, ale rzeczywiście... Najlepiej powoduje, że się szuka strategii osiągnięcia celu, niekoniecznie efektu właściwego, czyli jak ominąć problem, czyli nieważne jak ja się nauczę, ważne, żeby tą ocenę, którą zamierzam dostać. No, jakie są metody, to sama do szkoły chodziłam, a dzisiaj można uwzględnić jeszcze możliwości tego, co świat nam zaoferował, w jaki sposób uczniowie mogą obejść problem i mieć te oceny, więc dlatego ja uważam, że im szybciej od tych ocen odejdziemy, takich ocen stopni i tych rankingów i tych wszystkich konsekwencji porównywania wyników ocen stopni, tym lepiej dla szkoły, a przede wszystkim dla uczniów, bo to jest człowiek. No tak, bo jak to się niestety mówi, cel uświęca środki. Dobrze, Iza napisała, to logiczne, że ocena musi być w takiej formie, jak pani mówi, bo uczeń musi się na czymś oprzeć, wiedzieć, co poprawić lub co robi dobrze. Julia, czy ocena taka stopniowa, liczbowa, czy to w procentach, czy to tam w cyferce od 1 do 6, bez znaczenia, czy ona informuje o tym, co należy poprawić, co się zrobiło dobrze? No bo taką powinna być funkcja. Powiem szczerze, że nie. Więcej daje uczniowi to, jak dostanie sam sprawę z zaznaczonym, co robi źle i o czym się często zapomina, warto też zaznaczyć właśnie, co uczeń robi też dobrze, bo zostaliśmy nauczeni w szkole tego, że głównie wytyka nam się błędy niż to, co robimy dobrze. Dlatego powiem szczerze, to co pani Ania mówiła, że lepiej dostać taki feedback, tak, co ja robię dobrze, co ja robię źle. A ocena to już tak bardziej informacja matematyczna, która, nie wiem, uczniowie nie lubią matematyki, po czym trzymają się tych ocen, tych cyferek, a tak naprawdę najlepsza informacja to jest rozmowa z nauczycielem, czy nawet zobaczenie tego, że o, tu mam jakieś braki i poprawienie tego. Mhm. No pamiętajmy jeszcze o tym prawie, znaczy tam nawet obowiązku ze strony nauczyciela, uzasadnienia oceny, nie? Także to nie jest tak, że jak dostaniemy cyferkę, to tam nie wiemy, co było dobrze, co źle, no przynajmniej taka jest teoria, nie? No dobrze, a jak oceniać? Ania, jak oceniać? Często, rzadko, dużo, mało? Jak to
powinno działać według Ciebie? Ocenia przy każdej okazji, kiedy mam kontakt z uczniem i kiedy on jest w trakcie procesu uczenia się. Czyli na przykład, jeżeli przedstawiam jakiś nowy temat i robię jakiś przykład, no tutaj trzeba trochę oddzielić tą edukację zdalną od niezdalnej, dlatego że w zdalnej to ja niestety nie mam tej możliwości, żeby wejść między uczniów i zobaczyć, co oni robią, więc tutaj bazujemy na tym, co mi mówią, w jaki sposób pracują, dlatego moi uczniowie bardzo często pracują w grupach, bo wtedy mam łatwiej, ja mam 5 klas po 35 osób średnio, więc nie jest to możliwe, żebym ja widziała, co każdy uczeń robi, ale wtedy, kiedy pracują w grupach, i kiedy ja z nimi się, kiedy oni ze mną się łączą, kiedy ja się z nimi łączę, albo zresztą na tyle są świadomi, że oni nawet kiedy są na Zoomie czy tam na tym się i mówią mi, że właśnie tutaj jeszcze raz poproszę, bo jeszcze ja pytam, słuchajcie, czy pójść dalej, czy jeszcze ktoś potrzebuje wyjaśnienia. I jak już są te relacje dobre, kiedy czuję się, że to nie jest okupione jakimś wstydem, że ktoś powiedział, ty tego nie wiesz, ja już to wiem, a ty tego nie wiesz, bo nie ma, bo my nad tym pracujemy wcześniej, bo muszę tutaj chyba dodać jedną ważną rzecz, która się wiąże z tym konkursem, którego jestem laureatem, bo moim narzędziem głównym mojej pracy nowej, którą oferuję moim uczniom, jest umiejętność budowania relacji i komunikacji. Jestem mediatorem społecznym i właśnie posługuję się pozytywnymi rzeczami, a nie wzmacniam negatywów. I to jest rzecz, która potem naprowadza człowieka na to, że to jest przyjazne, że to jest przyjemne. Dlatego każda okazja, kiedy widzę, że coś jest nie tak, daje mi możliwość, żeby zareagować, żeby powiedzieć, pomyśl tutaj, a tutaj widzę, że coś tutaj nie spaja się. Też bywa tak na przykład, że moi uczniowie robią z jakimś tam działu, na przykład teraz wielomiany, ja mówię, słuchajcie, macie tu taki test, sobie go zróbcie. Przyślijcie mi wynik tego testu i opis tego, co nie było dobrze. I na przykład pisze mi uczeń, że wyszło na 12 punktów 8, a 4 punkty obejmowały na przykład twierdzenie, którego nie ma, bo nie dodaje się potęg. I no tak, nie chcę tu wchodzić w szczegóły takie merytoryczne, ale chodzi o to, żeby ten uczeń miał śmiałość powiedzieć o tym, że czegoś nie wiedział i teraz już mówi mi, że właśnie to wie. I teraz stawianie ocen za to, czego jeszcze nie umiał, a za 5 minut już to umie, bo już dopatrzył się tego, a jak dopatrzył się, to ja mu w tym pomogłam, albo kolega czy koleżanka w grupie, to dlaczego ja mam go karać tą trójką, czy jakąś sobą oceną, kiedy na przykład on się uczy, on się stara, ale akurat w tym momencie tego jeszcze nie wiedział, kiedy ja właśnie robiłam tą klasówkę. Kiedyś robiłam, bo ja też byłam polskim nauczycielem. I dlatego taka umiejętność współpracy powoduje, że ja mam bardzo często kontakt z uczniami. Myślę, że również teraz z rodzicami, dlatego że kiedy jest nauka zdalna, ja mnie to nie dziwi naprawdę, że uczniowie nie włączają kamerek, dlatego że kiedy ja z nimi szczerze rozmawiam, a bywa tak, że w jednym pokoju uczy się dwoje dzieci, jeszcze jakiś rodzic, albo dwoje pracuje w tym samym czasie, więc to rozpraszałoby i mnie, nauczyciela, i innych, gdybyśmy się skupiali na tym, co się tam w domu dzieje. Poza tym bywa tak, że uczniowie się wstydzą na przykład swojego wyglądu w czasie, kiedy jest lekcja, albo wstydzą się tego, jaki mają pokój, który widać jakby tle, więc dlatego trzeba to wszystko rozumieć, jak się z nimi o tym rozmawia i się przyjmuje to za normalne, że tak po ludzku trzeba to rozumieć, to oni są później otwarci na to, że oni rozmawiając ze mną idą dalej, dostają zestaw zadań, które mogą zrobić, ale nie muszą, robią to wreszcie pracy własnej i czasem dopytują, czy jeszcze można czegoś poszukać, czasem mi mówią, że właśnie sami poszukali, na tym to polega, to nie jest obwarowane żadnymi warunkami. To jest relacja i jeszcze raz relacja oparta o taką interpersonalną komunikację. Julia, tak, ja chciałabym wrócić do tego, co właśnie Ania powiedziała na początku swojej wypowiedzi, czyli tego, że uczeń przesłał sprawdzian i miał te 8 punktów na 12 i powiedział to, czego nie umiał. I to jest bardzo istotne, bo w tym takim systemie z ocenami w formie cyfer, tak, od 1 do 6, często jak dostajemy te sprawdziany i już sprawdzone i to będzie 3, czy 1, czy ileś, ta ocena później nie uwzględnia tego, że uczeń po lekcji dowie się i uzupełni ten brak i jednak ta ocena już zostaje ta poprzednia, bo nie ma w zwyczaju poprawiać na przykład 4 na 5, a te braki są później uzupełniane i uczeń jest oceniany za swoje osiągnięcia, a te osiągnięcia są później wyższe po tym sprawdzianie. I według mnie dlatego oceny nie do końca są sprawiedliwe w takim systemie ocenowym. No właśnie, bo ocena. No właśnie, bo ocena zgodnie z tym artykułem 44b ustawy o systemie oświaty miała pełnić funkcję motywującą, a w praktyce, jak widać,
Bywa, że jest, że pełni funkcję demotywującą nawet. Tak, na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że w zeszłym roku z geografią miałam na bakier i uczyłam się po 3 dni, po 4 dni poświęcam jej, no można powiedzieć, że o wiele za dużo czasu swojego prywatnego i to mnie strasznie zaczęło demotywować, przestałam poświęcać aż tyle tego czasu przez to, że no trójka, więc stwierdziłam, że poświęcę się temu, co lubię i to, co nie uważam za stratę czasu, dlatego rzeczywiście te oceny czasami działają demotywująco. No właśnie, mówisz o poprawie trójek, czwórek, jak to z poprawami powinno działać? Czy te poprawy motywują, czy są sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe? Może one są niesprawiedliwe dla tych, co wiedzieli, co się nauczyli wcześniej, czy one może motywują do nauczenia się? Jak to z nimi jest? To zależy właśnie, dla kogo te oceny mają być niesprawiedliwe. Jeśli wychodzimy z założenia, że oceny są naszym określeniem naszych zdolności i tego naszych osiągnięć, to nie rozumiem, dlaczego ktoś miał być zazdrosny o to, że ja poprawiłam tę ocenę i moje osiągnięcie było wyższe, skoro z reguły też miał możliwość poprawienia tej oceny, czy zdobycia takiego osiągnięcia. Każdy pracuje na siebie i właśnie taki wyścig ocen szczurów zazwyczaj tylko negatywnie wpływa na uczniów, dlatego mówię, podejście do ocen też jest ważne. Nie powinniśmy tego traktować jako konkurs ocen, konkurs świadectw, tylko jednak konkurs, gdzie każdy jest oddzielnym zawodnikiem i ma swój własny konkurs, że chce osiągnąć jak najwięcej. No właśnie, bo znowu wracamy do tej nieszczęsnej funkcji motywującej oceny, która powinna istnieć, a różnie z tym bywa. A Ania, co sądzisz o poprawach? Wskazane, niewskazane? Jak dużo może tych popraw? Czy zasadne jest poprawianie jednej pracy 8 razy na przykład? Ale ja nie mam takiego problemu, dlatego że moi uczniowie wtedy, kiedy się uczą, i to oni się poprawiają cały czas, ale nie na oceny, bo ja nie stawiam stopni. Oni się poprawiają w tym, co ich właśnie zmotywowało do tego, żeby mieć więcej wiedzy. A ponieważ czas efektywnej nauki jest o wiele więcej czasu poświęcamy właśnie na to, to jest to możliwe na lekcji. Nie muszą tego robić w domu, chociaż mogą, ale ja tego nie sprawdzam. Nie tracę na to czasu, żeby dochodzić to, kto go spisał i czy na pewno to jest jego praca. I dlatego myślę, wracam Julka do twojej wypowiedzi na temat 8 punktów, że gdyby uczeń wiedział, że to odpowiedź do mnie, że ma 8 punktów na 12 była obwarowana by oceną, to on by tego mi nie napisał. Ja bym wtedy nie musiała mieć z nim relacji, nie mogłabym mieć z nim relacji, dlatego że jeśli celem by była ocena, to by napisał mi na przykład, szczególnie z dalej edukacji, że miał 12. Że ma 12. Albo 13. Albo 11. 11 w niepoznaki. Ja mówię od razu, że to nie jest na ocenę, to jest informacja, to jest na ocenę jego postępów, na to, żeby go wesprzeć. A jeszcze zawsze pamiętam sytuację, kiedy jeszcze stawiałam oceny, to dla mnie bardzo ważnym warunkiem było to, żebym już miałam klasówkę dzisiaj, matematyka jest raczej dość często przedmiotem na tygodniu, ale są przedmioty, na przykład no, geografia, czy powiedzmy inne przedmioty, są 2 razy w tygodniu, czasem raz, to ja zawsze wiedziałam, że ważne jest, że jeżeli dzisiaj ktoś napisał klasówkę, to żeby tą klasówkę już dostał sprawdzoną na następnej lekcji, to wtedy on jeszcze pamięta. Natomiast pamiętam, jak wystawiałam te czerwone taszki podkreślenia tu źle. Potem też widziałam, w jaki sposób uczniowie, niektórzy chowali to, bo to oczywiście widać. Natomiast dzisiaj, kiedy oddaję, to tak nudno, bo są, jak jestem w szkole, zielone ptaszki. Natomiast chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda, kiedy uczniowie dostają te ptaszki i później oni mają możliwość komunikowania się ze sobą. To jest tak jak w bólu, oni spotykają się ze sobą. Słuchaj, dlaczego tu nie mam tak? Ja nie muszę tego robić, to jest dużo ułatwienie dla mnie. Ja nie muszę być dla każdego ucznia niestandardowy, co możliwe jest w 35 w klasie, tylko oni wzajemnie. No nie wiesz, albo nieraz ja oddaję pracę, a ktoś mi mówi, przecież ja już od razu poszedłem, z klasy wyszedłem, też wiedziałam, że to miałem źle. No to o to właśnie chodzi, to ma być proces, to nie ma być na 3-4, to nie jest wyścig, to nie jest stawianie warunków tu i teraz i wszyscy wybiegamy. To jest kwestia różnych rzeczy, które na to mają wpływ, chociażby dobrego albo gorszego dnia ucznia. I dlatego odeszłam od takich ocen jak stopnie i dlatego moi uczniowie przede wszystkim we współpracy bardzo dobrze się oceniają, w sensie takim, że oni są szczerzy i na przykład nie jest tak, że ja widzę, że ktoś nie pracuje, że nie robi, a oni mówią, proszę pani, 5, no bo ja sobie mogę tak zaproponować. To bym powiedziała, częściej się zdarza, że ktoś mówi, nie, chyba takie 3, bo tak starałem się, ale nie zawsze, myślę, że 3. I, a ja z kolei mówię, tak 3 plus czy 4 mniej, no to... 2-3+. Ja mówię, to dobrze, to ja nie wierzę, mam taki może lepszy, gorszy czas, a ja ci stawiam 4 mniej, czyli 4, bo nie mam plusów i minusów.
na wystawieniu rocznych. Ja w tej chwili jeszcze półroczne w tym roku zostawiamy w szkole. Natomiast bo ja w Ciebie wierzę i wiem, że to nie będzie z mojej strony żadnym takim, to jest zaufanie, to jest dla mnie zaufanie i wierzę, że wyrównasz. Zresztą ja mam takie doświadczenia, kiedy przyszedł do mojej klasy matematycznej ktoś, kto był w pierwszej klasie, też go uczyłam akurat podstawowej i przyszedł do klasy i ja mówię, wiesz, no co jak co, ale parametry z funkcji kwadratowej trzeba nauczyć się, no bo na politechnikę się wybierał, no to jak się nauczysz, to przyjdź. A propos zaliczania, a propos tego, co są, jakie są wymogi. No to przyszedł do mnie, ja mówię, no to wzięłam książkę, jakieś tam 3 zadania, sobie usiadłem. Tak 5 minut posiedział, mówię, nie liczyłem na takie zadanie, no dobrze. Tak 3 razy było. Ja mówię, wiesz co, to ci powiem, idźmy dalej, ty wiesz, co ja ci powiedziałam. To trzeba umieć. Natomiast jak chcesz iść na politechnikę, chcesz maturę dobrze zdać, to trzeba umieć. Była klasa trzecia, no bo to liceum, jeszcze 3-letnie, podchodzę w trzeciej klasie, a on tam wymiata jakieś takie zadanie z parametrem i tak na mnie tylko spojrzał, mówi, ja już teraz to umiem. Przyjdzie motywacja wewnętrzna, przyjdzie potrzeba, on wie, że może na mnie liczyć. I sobie parę filmów w internecie obejrzał, pooglądał typowe zadania, sam poćwiczył i na tym to polega, ja przy tym nie muszę być. To jest jego rozwój, to jest jego droga, a ja jestem tylko po to, żeby mu w tym towarzyszyć. Czyli ta motywacja, ta wskazówka, tutaj te funkcje oceny zadziałały. Bo sama cyferka ocenowa może być demotywująca, przy negatywnych powinien być opis wskazujący błędy. No i tu jest właśnie trochę tak teoria się z praktyką gryzie, bowiem jak już wspominaliśmy w pierwszej części programu, ustawa nauczycielowi każe każdą ocenę, no czy to będzie ocena opisowa, czy to będzie ocena w formie cyfry, każe uzasadnić. No i właśnie tam powinno się takie coś znaleźć, no tylko to jest właśnie ta różnica między teorią a praktyką w szkole, że często teoria jest jedna, że funkcja, że tam ocena na przykład motywuje, praktyka jest taka, że ocena jest karą, teoria jest taka, że nauczyciel ma uzasadnić, praktyka jest taka, że to uzasadnienie to jest, że były 3 na 5 punktów. No i właśnie tak to niestety. No nie. Właśnie jeżeli tak jest, to nie jest uzasadnienie. Natomiast ja myślę, że dużym powodem, dla którego bardzo wielu nauczycieli nie chce podjąć kroków koniecznych, naprawdę teraz ta zmiana edukacja bardzo pokazuje, jak bardzo koniecznych zmian w szkole jest to, że nauczyciele się boją, że muszą właśnie wykonać bardzo dużo pracy. A wszyscy wiemy, że kiedy ktoś dostanie taki opis błędów i tak dalej, to ja nie wiem, czy ten ktoś się nawet tym zainteresuje. Dlatego ta informacja, która powinna być po pracy, czyli co uczeń robi dobrze, a co robi nie tak i co jak wymaga poprawy, u mnie wygląda w ten sposób, że jeżeli ja pokazuję na zielono, co jest dobrze, albo przyznaję punkty za to, co jest dobrze, jeżeli te zadania punktowane są, to znaczy, że te zadania, które są niepunktowane albo nie mają jakiegoś odniesienia, są niepoprawnie rozwiązane. I wtedy uczeń werbalizuje sobie w kontakcie z nauczycielem, a wcześniej ze swoimi koleżankami i kolegami, jaki był powód tego, że nie jest dobrze. Oni sobie rysują chmurki, kwiatki, każdy tam co chce, niektórzy autka i sobie piszą, nie ten wzór. Pamiętaj, że przeniesienie liczby ze strony znaku na drugą stronę wymaga zmiany znaku, tak? To są rzeczy, które nie są poprawnym rozwiązaniem, tylko opisaniem powodu, że to nie było dobrze. I to jest taka wersja, którą uczeń robi w swoich notatkach, pracy ze mną albo ze swoimi koleżankami i kolegami. Wtedy, kiedy rozmawiamy o ocenie na przykład postępów jakiegoś działu, to pokazuje mi, tego nie wiedziałem, tak sobie opisałem, a dzisiaj już to wiem. I to jest właśnie rzecz, którą naprawdę, jak się umie wypracować to z uczniami, to mogą być to uczniowie młodszych klas, bo ja mam teraz dużo kontaktu z nauczycielami właśnie matematyki między innymi. I to się da zrobić tylko wtedy, kiedy uczeń będzie wiedział, że nie okupuje tego krytyką, nie okupuje tego porównaniami, tylko jest to droga, która pozwoli mu więcej wiedzieć i jeszcze być z kimś w dobrej relacji. I dlatego to jest niesprecyzowane, jak ma to wyglądać, natomiast ludzie po prostu myślę, że tak sobie na skróty myślą, że to trzeba pisać takie duże opowiadania na temat tego, co uczeń zrobił dobrze, co zrobił źle. Nie. To jest kwestia tego, żeby się umówić z uczniami, co dla nich jest dobrze. Jak ktoś potrzebuje więcej informacji, to ja z nim się spotkam, nawet teraz w zdalnej edukacji, nawet poza lekcją, wszystko wyjaśnię, jak potrzeba, też spotykamy się z rodzicami, ale co jest ważne w spotkaniu trójstronnym, nie po to, żeby uczniów krytykować, czy na niego skarżyć, tylko po to, żeby go wzmocnić, żeby mu dać wsparcie i powiedzieć, że staje z rodzica po tej samej stronie
z wyciągniętą ręką do ucznia i mówię mu, ja ci chcę pomóc. No dobrze. Ania, mówiłaś, że prac domowych, takich obowiązkowych stricte raczej nie stosujesz. Być może po to, żeby właśnie zachęcić do pracy własnej, skoro nie trzeba, no to się chce. Ale może w takim razie Julia, ocenianie prac domowych pod kątem merytorycznym, tak? Przykładowo ta sytuacja, kiedy zrobimy pracę domową, tam czy dobrze, czy źle, mniejsza z tym, oddajemy ją, dostajemy jedynkę. No i takie, po co ją robić, skoro i tak się dostaje jedynkę? Czy to jest dobre, czy to jest złe, takie merytoryczne ocenianie prac domowych? Już abstrahując od tego, czy prace domowe mają sens. Tak, to już mogę powiedzieć, że raczej nie ma sensu, z racji tego, że często prace domowe no jednak wymagają tej użycia wiedzy zewnętrznej, czy to książki, czy to internetu. Dlatego no według mnie ocenianie prac domowych to często nawet nie jest ocenianie pracy ucznia, tylko pracy komputera. Jak uczeń się odnalazł, tak, komputera, jak uczeń odszukał informacje w internecie, w książce, tak, oceniamy komputer, oceniamy książkę, to co uczeń znalazł, nie, co wie. Dlatego jedynka również nie jest pewnie wiedzą ucznia, tylko pewnie jakąś pomyłką w wyniku czegoś na drodze, albo internetu. Po prostu braku czasu. Zdaniem ze złej strony. A jeszcze warto, tak, i warto też zauważyć, że szkoła nie ma prawa też ingerować w czas wolny ucznia poza szkołą, więc prace domowe to jest też, powinna być dobra wola ucznia. Jeśli uczeń zrobi pracę domową, no to jest jego wola, tak, że poświęcił ten czas, bo jednak może poświęcić go w jakikolwiek sposób chce. Julka, ja mam do ciebie pytanie. Jakbyś miała tak odpowiedzieć na nie. Ile statystycznie myślisz, nie mówię o tobie czy o twoich kolegach, ale tak swojej wiedzy ogólnej, ile statystycznie uczniów wykonuje samodzielnie zadanie pracy domowej, kiedy wie, że będzie to praca domowa, która może być oceniona na stopie. Czyli trzeba mieć. Ojeju, to wyjdzie teraz. Teraz wyjdzie moje patrzenie na. Dobrze, no to dobrze. No to według mnie to tak statystycznie 8 uczniów na 10 będzie korzystało z pomocy, jeśli nie więcej. Bo przyznam się, ja też korzystam z pomocy i myślę, że moi nauczyciele to wiedzą, bo zazwyczaj się przyznaję. Ale widzisz, na to, żeby korzystać z pomocy, to ja zgodę mam. Bo, no właśnie, bo to jest też trochę specyfika tej pracy. Wy się uczycie, wy macie prawo korzystać z pomocy. To właśnie edukacja mylona jest z tym, że my mamy się nauczyć zdać. A tu chodzi o to, że jeżeli jeszcze jest jakaś trudność, jakaś niewiedza, to właśnie fajnie, że korzystasz z pomocy. Tylko, że jeżeli ty korzystasz z niej pomocy po to, żeby się nauczyć, to jest co innego, aniżeli korzystasz z pomocy po to, żeby mieć stopień. I dlatego ja uważam, że my dorośli dajemy przykłady nieetycznych zachowań, które jakby podpisujemy się pod tym, bo wystawiamy te oceny, sprawdzamy te prace domowe i ja uważam, że to jest po prostu z punktu widzenia dorosłych no, zachowaniem nieetycznym i nie powinno mieć ono miejsca w szkole. Dlatego ja nie. Ja mogę zacytować moją nauczycielkę od polskiego w podstawówce, bo moja nauczycielka od polskiego zawsze mówiła, róbcie ściągawki, róbcie, tylko nie bierzcie ich na lekcje. Dlatego, że często przygotowując same ściągawki, uczeń się więcej uczy. A ja chcę powiedzieć, że moi uczniowie właśnie mają dwa zeszyty. Nie mają zeszytu, mają dwa skoroszyty. Jeden to jest zeszyt i taka sama esencja, samo gęste, czyli teoria podzielona na działy, a drugi zeszyt to jest praca własna. I tam sobie dlatego nie mają zeszytu, tylko mają skoroszyty, wpinają kartki. Zadania, które ja przesyłam, zadania, które sami sobie wykonują, zadania, które wykonują właśnie z internetu. I to jest właśnie dozwolone, bo jakby uczeń już wszystko umiał, to do szkoły nie chodził. Ma się uczyć, może korzystać z czegokolwiek. Gorzej, jeżeli stosuje strategię, która pozwala mu omijać problem, na pewno nie pozwala mu tego, żeby się efektywnie uczył, tylko dlatego, żeby mieć właśnie ocenę. Dlatego oceny są naprawdę krzywdzącą, wspierające to uczenie. No dobrze, no to pani Ania nie ocenia, no to znowu mam problem trochę, muszę zadać pytanie Julii. Jaki powinien być dobry PSO, czyli ten przedmiotowy system oceniania? Co on powinien przewidywać? W skrócie powinien być taki, jak Ania ma, czyli po prostu powinien bazować na feedbacku, a nie stricte ocenach. I przede wszystkim czyli powinien zawierać... Czyli powinien to być przedmiotowy system nieoceniania, tak? Nie, no pani Ania przecież korzysta z jakiejś formy oceniania, tylko to jest taka forma oceniania konstruktywna, tak, że daje uczniom
miejsce, żeby sami znaleźli, gdzie robią błędy i sami po prostu wypracowali system nauczania własnego. Ale według mnie PSO powinno przede wszystkim zostawić takie miejsce na człowieka, bo teraz mamy to tak określone stricte, od tego procenta do tego jest taka ocena. Jeśli uczeń robi to, to, to. Jeśli ma trzy braki pracy domowej, to dostaje ocenę niedostateczną. Już nie ingerując w to, czy jest to słuszne, czy nie. Ale zostawiając miejsce na człowieka, czyli kolejny przykład mojej nauczycielki, zazwyczaj jak jest zadanie na trzy punkty, to zazwyczaj jeśli uczeń dobrze odpowie, stawia się trzy punkty. Moja nauczycielka od historii zazwyczaj, jeśli zobaczy, że jest więcej tej wiedzy, stawia cztery punkty na trzy. I to jest właśnie to miejsce na człowieka, czyli jeśli widzi, że zrobiłam coś więcej w moim sprawdzianie, to że oceni, da mi tych punktów więcej i takie zostawienie, że dobrze, jeśli mam tych punktów tyle na tyle, to okej, ale jeśli, ale nauczyciel powinien mieć też prawo do postawienia tej oceny wyższej, jeśli tak uważa, bo ograniczanie siebie zasadami, to nie o to tu chodzi. Też trzeba zostawić to właśnie miejsce na bycie człowiekiem, na empatię, na rozważenie tego, że uczeń też mógł mieć gorszy czas, że nauczyciel mógł mieć gorszy czas i zrobić trudniejszy sprawdzian, bo takie sytuacje też się zdarzają. Dobrze. Ania, pytanie takie, bo mówiłaś, że wystawiacie oceny śródroczne i końcowe, czyli ta klasyfikacja, czyli podsumowanie roczne osiągnięć, czy tam okresowe bardziej, istnieje u was. Jak takie oceny powstają u ciebie? Jak ty je wystawiasz? Jakbym mogła udostępnić, to bym pokazała, jak wygląda moje PZO. To jest 12, zacznę od tego, a skupię się na odpowiedzi na pytanie. 12 kwadracików, w których są napisane zasady współpracy między uczniem a mnie. Czyli ja w tym właśnie mam napisane, co jest dla mnie ważne. Ten plakat mogę podesłać, jeśli ktoś będzie chciał skorzystać, będzie mi bardzo miło. Plakat powstał z pomysłem nauczycielki języka polskiego, Natalii Boszczyk, która po przeczytaniu mojej książki stworzyła ten plakat. Jeżeli chodzi o samą zawartość merytoryczną plakatu, myśmy razem to dopracowały i to jest moje PZO. Tam jest tylko powiedziane, co jest dla mnie ważne. To, żebyśmy umieli z sobą współpracować, żebyśmy byli na siebie otwarci, żebyśmy nie rywalizowali ze sobą, mówię o uczniowie. I teraz, jeżeli tak się pracuje, to ja w sytuacji, kiedy odbywa się semestr, czyli na przykład teraz prawie cały zdalny, robię w ten sposób, że wtedy, kiedy pracuję z uczniami, no, ułatwia mi sprawę to, że pracują w grupie, ja sobie piszę takie informacje, zresztą ja z nimi to ustalam. Ja mówię, to słuchaj, to jakbyś miał ocenić tą wiedzę na przykład z dzielenia i tam z własności wielomianów, to jakbyś to określił. No to umiem, tego nie. No to pokaż mi na przykład jak to, no to właśnie tak, a tutaj to jeszcze potrzebuję dopracować. Ja sobie piszę takie adnotacje, które mówią mi, że no, ja już też uczniów znam, później to wszystko się trzyma w ten sposób. Na przykład, jeżeli ktoś mi wysyła taką informację, o której mówiłam, 8 punktów na 12, jeżeli chodzi o test, to szpiszę sobie 8 na 12. I ja wtedy, kiedy wystawiam z uczniem, zawsze z uczniem wystawiam ocenę, mówię, słuchaj, a co zrobiłeś z tymi 4 punktami? A no właśnie, wtedy mówi, że na przykład to twierdzenie, którego nie ma, to akurat było do zastosowania w tych testach, ale teraz już wiem, na przykład, gdyby przyszło 2 do 5, dodać 2 do 7, to bym wiedział, co zrobić. A ktoś inny mówi tak, mam 8 na 12, ale ja uważam to za mój sukces, bo ja matematykę się bardzo nie interesuje i dla mnie ocena 3 to po prostu okej. Okay. I tak się właśnie wystawia te oceny. Natomiast są jakieś zadania dodatkowe, między innymi pani doktor Żylińska zaproponowała, był dzień chorych na cukrzycy, czyli chodziło o to, żeby promować zdrowe odżywianie i mówi do mnie, wiesz co, mogłabyś proponować swoim uczniom, żeby napisali zadania o cukrze i o połączyć to z innymi przedmiotami, więc powstało bardzo dużo zadań, pracowali w grupach, pracowali indywidualnie. Ja sobie wtedy cyuk, kropka, czyli zadanie o cukrze było. To są rzeczy, które składają się na obraz ucznia. Bywa tak, że uczeń na przykład jakby trochę nie ma takiego kontaktu ze mną, no szczególnie, że ja mam ich 5 klas i w każdym, tak jak powiedziałam, czyli średnio 35 osób. Przepraszam, że przerwę, za chwilę będziemy kończyć, także już proszę, tak. Nie za długo, bo jeszcze pytanie mam. Tak, to wtedy, ja wtedy jakby staram się z tym uczniem spotkać, jeśli jest jakiś większy problem, to jeszcze z rodzicem, ustalamy sobie zasady, dochodzimy do tego, co jest powodem takich zachowań, ustalamy sobie na przykład czas, kiedy ten uczeń
pozbiera się, bo miał jakąś taką sytuację, albo ma jeszcze osobistą czy rodzinną, która po prostu stwarza niedobre warunki do tego, żeby się uczyć. To wszystko jest w procesie uczenia się ucznia i mojej obserwacji i współpracy z uczniem. Dobrze. A tak wygląda wystawienie oceny. Dobrze, mam jeszcze pytanie takie bardzo krótkie, bo zaraz jeszcze drugie mam. Takie tak, nie dosłownie. Czy uczniowie mają zastrzeżenia co do ocen? Zdarza się, że ktoś się nie zgadza z oceną? Do mnie pytanie? Zawsze mogą mieć takie zastrzeżenia, ale to się nie zdarza, bo my to wszystko wypracowujemy. Mhm, jeżeli na przykład uważa, że on umiałby lepiej, ale potrzebuje jeszcze czasu, to ja na niego czekam, to nie ulega wątpliwości. Nie mam takiej sytuacji. No tak, jest ta motywacja. Dobrze, ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie na minutę czy dwie. Co na to nadzór pedagogiczny? Co dyrektor na twoje praktyki? Co kuratorium, gdy przychodzi na wizytację? Jak to ten nadzór pedagogiczny do tego podchodzi? Ja myślę, że wbrew powszechnej opinii nauczyciel jest zawodem bardzo wolnym. Jeżeli ja stosuję się do prawa oświatowego, jeżeli to, co robię, przekłada się na to, że moi uczniowie chcą ze mną współpracować, że oceny, które dostają, nie podlegają jakimś kwestiom, właśnie nie ma skarg, że są nie takie, że kogoś tam źle oceniłam, a do tego wszystkiego ja mam to szczęście, że ja mam takiego dyrektora i dyrekcję, który postępuje tak jak z moimi uczniami. On ma do nas, nauczycieli, zaufanie. I właśnie takie zaufanie powoduje, ja bardzo dużo mogłam zrobić w mojej szkole właśnie dlatego, że mój dyrektor obdarzył mnie zaufaniem, ale też właśnie dlatego ja bardzo się pilnowałam, żeby nikt mi tego zaufania nie zawieść. Tak samo zachowuje się uczeń. Jak się go obdarzy zachowaniem, czy zaufaniem, powiem mu się, słuchaj, ja chcę mocno współpracować i wierzę, że nam wyjdzie. I ja nie zakładam, że ktoś mnie oszukuje, że ktoś skłamie, że ktoś robi jakieś rzeczy, które są niewłaściwe. To jakby tak się zdarzyło, to nie jest mój problem, bo oczywiście, że się może zdarzyć, się zdarza, ale wtedy to jest jeszcze jedna możliwość edukacji, niekoniecznie w kwestii matematyki, ale edukacji po prostu w życiu, że warto właśnie pracować na zaufaniu, na współpracy, na tym, co buduje, na tym, co nie przeszkadza, a wręcz pomaga w tym, żeby ze sobą być. Dobrze, a kuratorium jakieś uwagi ma, czy nie? Tak już pytanie na pół minuty. Nie zauważyłam. Nie zdarzyło się. Czyli nie odważyłoby się. Wiedzą, że tak można. Ja powiem inaczej. Jeżeli ktoś robi zmiany, jeżeli ktoś robi takie rzeczy, to musi być pewien tego, co robi. Ja robiłam pierwsze ruchy zawsze oczywiście intuicyjnie, potem zaczęłam się kształcić i to wszystko się okazało, że co zrobiłam ma uzasadnienie, chociażby właśnie w języku empatycznej edukacji oraz w pracy z mózgiem człowieka. Jeżeli ja wykorzystuję prawie 95% lekcji na czas uczenia się i uczniowie zdają maturę, dostają się tam, gdzie chcą i później przychodzą i dziękują, albo ci takich nawet, którzy nie uczyłam, przychodzą do mnie na praktyki, to świadczy chyba o tym, że jest okej. Że to działa, że jest okej. No dobrze. Bardzo dziękuję. Niestety już czas nas goni. Musimy kończyć. To był program Tego nie było w szkole. Demokracja w szkole. Zajęcia wyrównawcze. Był on dzisiaj o ocenianiu. Kolejny odcinek jutro w godzinach 15-17. Moimi gośćmi był w pierwszej części Dominik Kolczyk ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów. W tej części Julia Senator oraz Anna Szulc. I myślę, że dziękuję bardzo za uczestnictwo. Dziękuję za bycie z nami widzą. Do zobaczenia. Program przeprowadzony. Reset Obywatelski.